Planica. Niedziela w Planicy, Anno Domino 2011, czyli pożegnanie Adama Małysza z Pucharem Świata w skokach narciarskich. Ostatni konkurs Adama Małysza w jego karierze. Medale Igrzysk Olimpijskich, medale Mistrzostw Świata, 4 kryształowe kule. Fantastyczna kariera, ostatnich 10 lat, dekada sukcesów. Super sportowca, wielkiego mistrza, wspaniałego człowieka, Adam Małysz. Żegna się dzisiaj z kibicami tutaj w Planicy. Kończy karierę, będzie jeszcze benefit z Zakopanem, ale dzisiejsze zawody będą tymi ostatnimi w karierze, profesjonalnej karierze Adama Małysza. Witamy Państwa z Planicy, Maciej Kuszajewski, obok mnie Apoloniusz Steiner. Dzień dobry Państwu. Przed nami ostatni konkurs sezonu, konkurs indywidualny na drugiej co do wielkości mamuciej skoczni świata, letalnicy w słoweńskiej Planicy. Są dwa marzenia Polaków, dwa marzenia Adama Małysza, dwa marzenia polskich skoczków, by ziściło się, iż Polacy będą trzecią drużyną w Pucharze Narodów i Adama Małysza to indywidualne marzenie o tym, by po raz czwarty w karierze stanąć na finałowym podium Pucharu Świata, po raz piąty. 4 kryształowe kule, dzisiaj piąta szansa, by znaleźć się na podium, na trzecim miejscu. Tak, to jest jedna i druga szansa, jest bardzo realna, w związku z tym no, z zainteresowaniem oczekujemy, aż się to wszystko rozpocznie. No, jest tutaj w tej chwili zbyt silny wiatr, przerwana została seria próbna, w związku na podmuchy przekraczające 6 metrów na sekundę. Po skoku Kamila Stocha, ale ten skok tak. Kamila Stocha był bardzo dobry. 211 metrów, gdyby tak Kamil Stoch skoczył w konkursie, jeśli oczywiście konkurs się odbędzie, a przynajmniej jego jedna seria, no to możemy liczyć naprawdę o tym, że odrobimy te 34 punkty straty do Niemców, którzy są na trzecim miejscu w tej chwili. Tak, Kamil tutaj bez żadnych oporów, mimo tego wiatru. Widać, niektórzy zawodnicy troszkę pękają, mają tam na progu pewne rezerwy, które widać, że te rezerwy występują i to powoduje, że skoki niektórych z nich nie przekraczały 80 metrów. Charakterystyka na skoczni tego wiatru jest taka. W pierwszej fazie dość mocny wiatr z tyłu, trzeba trzymać wtedy ten układ przy spychającym wietrze, a potem na spadzie pojawia się wiatr z przodu i wtedy można spokojnie odfrunąć, odlecieć daleko. I tak to chyba będzie wyglądało. Będą krótkie skoki, będą bardzo długie skoki. Adam Małysz na razie w miasteczku skoczków. Adam Małysz nie miał szansy skoczyć. Proszę zobaczyć, jak wygląda niebo nad Triglavem, nad górami tutaj w Słowenii. No właśnie, czy jest szansa, że ten wiatr ucichnie, by Adam Małysz po raz ostatni w karierze mógł skoczyć w zawodach Pucharu Świata? Przekonamy się wspólnie, mamy nadzieję, że Państwo będą z nami na stanowisku komentatorskim Telewizji Polskiej tutaj w Planicy pod letalnicą. Czeka na Państwa Włodzimierz Szaranowicz. Witam Państwa z wiecznej letalnicy i zapraszam na podróż sentymentalną. Pożegnanie Adama Małysza w jego ostatnim konkursie w karierze w pięknym, symbolicznym miejscu na Welikance w Planicy. To miejsce, gdzie po raz pierwszy przed 75 laty człowiek poleciał na odległość niebotyczną na ówczesny czas ponad 100 metrów. Tyle skoczył w 1936 roku Austriak Sepp Bradl. Teraz podglądamy nasze miejsca. Adam Małysz od wczoraj osaczony. Wszyscy przychodzą do niego, by złożyć mu gratulacje, by podziękować za to, co zrobił dla nas. Ale on sam wie, że przyszła pora, żeby się na coś zdecydować i robi to rzeczywiście w wielkim stylu. Tutaj w Planicy, proszę Państwa, rok wcześniej, w 1935 roku, został rekordzistą świata w długości skoku Polak Stanisław Marusarz. Legenda, dziadek, medalista Mistrzostw Świata w międzywojniu, wielka postać w czasie wojny i po tym czasie skoczył na Planicy najdalej 95 metrów. Wreszcie tutaj także przez 7 lat żaden skoczek świata nie mógł polecieć dalej poza rekord 194 metry Piotra Fijasa. Dopiero w 1994 roku do granicy 200 metrów i nieco ponad 3 metry doleciał Finn Toni Nieminen. To tu w Planicy największy skoczek dekady, jeden z najwybitniejszych w historii, Adam Małysz, czterokrotnie odbierał kryształowe kule, które potwierdzały jego niezwykłą klasę sportową, którą po drodze okraszał tak jakby dla naszej przyjemności tytułami Mistrza Świata i medalami olimpijskimi. Dzisiaj, mam nadzieję, ten konkurs zostanie rozegrany. 31 skoczków, 30 najlepszych z Pucharu Świata, Jernej Damian jest tutaj dodatkową postacią. Wczoraj ustanowił rekord życiowy, najdłuższy skok w karierze na Welikance, 220,5 metra. No a dzisiaj w
faworytem na pewno jest oglądany prowadzący w rywalizacji najlepszych lotników tego sezonu Gregor Schlierenzauer, zwycięzca pierwszego indywidualnego konkursu z piątku, ale my dziś całą prawie uwagę koncentrować będziemy oczywiście na rywalizacji i na pożegnaniu Adama Małysza. Doskakali tylko do Kamila Stocha w serii dzisiaj treningowej, 211 metrów. Dziś Kamil już przypominał tego skoczka, wczoraj rozmawialiśmy na tym party, które zorganizowali skoczkowie. Fantastyczna atmosfera w tym miasteczku, które Państwo w tej chwili oglądają. Wystawione stoły, narodowe potrawy, wszyscy się przeplatają, wszyscy się przyjaźnią, znają. No klimat niezwykły. Takie party rokrocznie organizowane jest tutaj właśnie w Planicy po konkursie drużynowym, bo po indywidualnym na ogół już koniec sezonu i jadą do domów nareszcie wolni od tych obciążeń, od tego narzuconego pewnego rygoru, który muszą tkwić przez pół roku i to jest dla nich moment wyzwolenia, ucieczki. I tak się szybko dzieje, te samochody znikają wtedy natychmiast z Planicy i wszyscy suną do swoich domów. Ale wczoraj, kiedy rozmawiałem z Kamilem, powiedział, nie udały mi się te dwa skoki, boleję nad tym, dlatego że widzę, że można skakać daleko i dzisiaj znowu sobie przypomniał, wczoraj przypomnę, ustanowił w serii treningowej rekord 226 metrów. To jest najdłuższy skok Polaka na Welikance. Adam Małysz tutaj przed laty skoczył 225 metrów, a w tym roku w Vikersund rekord Polski 230,5 metra. Czekamy w takim razie na decyzję jury. Na razie nie ma żadnego potwierdzenia, że coś się będzie zmieniać. Rozpocznie Jernej Damian, później Ansi Koiburanta, Stefan Hula i pozostali nasi zawodnicy, dziesiąty od końca, ciągle będący na znakomitej pozycji w Pucharze Świata, Kamil Stoch i Adam Małysz, czwarty od końca. Te dwa zadania, o których mówił Maciej Kurzajewski, zdobywanie punktów w Pucharze Narodów 34, 35 dokładnie przewagi, abyśmy byli na trzecim stopniu podium i 27 do Koflera, których brakuje Adamowi Małyszowi, by także stanąć na podium. Na razie piękny widok na góry, ale konkurs zapewne się będzie opóźniał, zatem ponownie przenieśmy się do studia. Tak, ten silny wiatr cały czas utrzymuje się tutaj pod skocznią w Planicy. Niestety niewiele zapowiada, by to wszystko miało się jakoś szybko i raptownie zmienić. Mieliśmy takie chwile, kiedy wiatr łagodniał, kiedy zmieniał kierunek, ale czy jest szansa, że to wszystko się jakoś szybko ustatkuje dla nas, pomyślnie? No jest przede wszystkim jeszcze trochę czasu, w związku z tym jury na pewno wyczekuje. I w momencie, jak tylko pojawią się takie przerwy 5-6-minutowe, kiedy to trochę ten wiatr zelżeje, na pewno będą się starali puścić po kilku zawodników, będą się starali jednak tą pierwszą serię przeprowadzić. Gdyby natomiast te warunki miały utrzymywać się tak dalej, to może na pierwszej serii się skończyć. Na razie czekamy na tą pierwszą serię i chcemy, żeby się odbyła, bo to dla nas duża szansa. Włodzimierz Aranowicz wspominał o tym rygorze, z którym kończą dzisiaj. Po tym konkursie zawodnicy wracają do domów, odpoczywają, mają szansę złapać chwilę relaksu, ale myślę, że nie zabraknie dzisiaj nikomu, jeśli dojdzie do skutku ten konkurs, determinacji w tym, żeby no, skakać jak najlepiej. Kamil Stoch już w serii próbnej pokazał swoim skokiem na odległość 211 metrów, że będzie walczył. To, że wczoraj nie udały mu się te dwa skoki w konkursie, o czym sam wspominał, no to może to i prawda, ale 226 metrów i najdłuższy skok Polaka na tej skoczni, jego rekord życiowy, no to pokazuje, że Kamil Stoch walczy do końca. Pokazał przede wszystkim charakter również dzisiaj w tej serii próbnej, bo tutaj widzę kilku zawodników, no nie wytrzymało tej presji, tego wiatru. To jednak w tym momencie skocznia robi się niebezpieczna, a tu trzeba robić wszystko na pełny regulator, prawda, żeby dobry skok oddać. I tu Kamil naprawdę świetnie ten skok oddał. Widać było, że żadnego oporu, na pełny regulator. 211 metrów w tej serii próbnej pokazał, że te warunki na nim nie robią wrażenia i to nam tylko rokuje dobrze na przyszłość. 34 punkty, tak, 35 trzeba zdobyć, by wyprzedzić Niemców. 27 punktów to jest ta różnica, która dzieli Andreasa Kofflera, Adama Małysza od Andreasa Kofflera, który jest na trzecim miejscu, a Bartosz Heller jest jeszcze niżej niż my, przy samym zeskoku, przy samym wyjściu zawodników tutaj z tego lądowiska. Bartoszu?
No właśnie, a tutaj na naszym stanowisku, na Państwa oczach szykuje się niespodzianka dla Adama Małysza, doktor Aleksander Winiarski. Dzień dobry, witam Państwa. Tak wygląda sztab Adama Małysza w ostatnim dniu jego kariery. Bardzo proszę. Pozdrawiamy wszystkich kibiców w Polsce. Ostatni skok Adama Małysza. Będziemy go żegnać tutaj w planicy. A razem ze mną Maciej Kot, który za chwilę tu złoży jeden z wielu autografów dla naszego mistrza. Maćku. Dzień dobry. Czyj to pomysł, który właśnie obserwujemy tu? Znaczy, to jest wspólny pomysł wszystkich naszych kolegów z kadry, całego sztabu. Chcemy po prostu razem oddać hołd największemu skoczkowi w historii tego sportu, w historii polskiego sportu. No i stąd ten pomysł, mam jeszcze kilka innych pomysłów, ale może nie będziemy na razie zdradzać. No właśnie, to nie koniec niespodzianek. Maćku, wracaj do pracy, a my wracamy do naszego studia. Tak, sporo niespodzianek szykują koledzy Adama Małysza, sam Adam Małysz przygotował specjalne niespodzianki na ten dzisiejszy konkurs. Miejmy nadzieję, że pogoda pozwoli mu je wszystkie nam zaprezentować, między innymi te narty, o których już wspominaliśmy widzom programu pierwszego. Narty ze specjalnym napisem przygotowanym fabrycznie. Tak, tak, zostały przygotowane fabrycznie. Wiemy, co tam jest, co głosi ten napis, jakie to słowa? Czy to jest nara tajemnicy? No ma skoro to, ma być niespodzianka, to nie powinniśmy zdradzać, nawet tak. Jeśli wiemy, tak? Dzisiejszy dzień, jeśli ten konkurs nawet miałby nie dojść do skutku, będzie dla nas, jest dla nas dniem wyjątkowym, jest taką podróżą sentymentalną do lat, które wspominamy z ogromną radością i pewnie dzisiaj wielu osobom i przed telewizorami, i Państwu, i nam tutaj gdzieś tam głos ściśnie się w gardle ze wzruszenia, bo to były piękne chwile. 2001 rok chociażby, pierwsza kryształowa kula dla Adama Małysza. Była podobna pogoda jak dzisiaj. Udało się rozegrać konkurs, też były problemy z wiatrem, ale był piękny, słoneczny, ciepły dzień w planicy i wielka radość. No tak, i Adam chyba wtedy przewyższał wszystkich poziomem, w związku z tym spodziewać się należało, że tutaj będzie naprawdę dobrze skakał i dobrze skakał. Ale ja pamiętam jeszcze rok wcześniej, w roku 2000, kiedy Adam skończył tutaj ten Puchar Świata siódmym miejscem właśnie na tej skoczni, lądując blisko bandy, tak po lewej stronie, prawie że musiał wyłączyć tą długość skoku, ponieważ lądował bardzo blisko bandy, było to niebezpieczne kontynuowanie tego skoku. I to był taki przełomowy moment. Skończył bardzo dobrze na siódmym miejscu, było wiadomo, że dobrze przystąpi do kolejnego, ale że aż tak dobrze, któż to mógł wtedy przewidzieć. Myśmy, dla nas to też była wielka niespodzianka, która przekraczała wszystkie te marzenia, które sobie tam wymarzyliśmy. No, to, co się potem działo, te kosmiczne skoki Małysza spowodowały, że w nas wszystkich patrzyły, pękły bariery niemożliwości. Wtedy dopiero puściło wszystko to, że można pokonać Austriaków, można pokonać Niemców, prawda? I w tej chwili przystępujemy do pracy z młodzieżą już zupełnie z innego punktu widzenia, tego psychologiczno-mentalnego. Kiedy pan, panie Apoloniuszu, rozmawiał z Adamem Małyszem po tym, jak odebrał pierwszą kryształową kulę, jaka to była rozmowa? Pan jest współtwórcą jego największych sukcesów. Pan był dla niego zawsze jak ojciec w tym sportowym świecie, na tej sportowej płaszczyźnie. Człowiek, który zawsze gdzieś tam go osłania przed mediami, przed zagrożeniami, jakie niesie wielki sukces. Wielka chwała panu za to, panie Apoloniuszu. Ale o czym wtedy rozmawialiście? Bo otwierał się jakiś wielki etap, wspaniały początek. Nikt nie miał z nas wtedy świadomości, jak wielki to będzie czas dla nas, dla Polski, dla polskiego sportu, dla polskich kibiców. Dekada sukcesów, radości, czasami małych smutków, ale przede wszystkim wielkich triumfów. Tak, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że sukces bardzo wiele zmienia. Sukces niesie wiele zagrożeń, których nie było wtedy, kiedy do sukcesu się dochodzi, prawda? I wtedy to jedno, na czym się skupiliśmy, to ochronić Adama od tego zamieszania związanego z tymi sukcesami, które zaczął odnosić. Pamiętamy wcześniej, 3 lata wcześniej, kiedy w 96 i 7 roku trzykrotnie wygrywał Pucharze Świata, kilkakrotnie był na podium, to już wtedy była ogromna sensacja i wtedy z presją, naciskiem mediów i z tą całą popularnością, która się pojawiła, Adam sobie nie poradził. Wtedy jeszcze był na to za młody, jeszcze nie miał też zespołu, który by go potrafił ochronić przed tymi skutkami tego sukcesu. Natomiast w tym roku byliśmy już do tego przygotowani. Tam był Piotr Fijas, profesor Żołądź, doktor Blecharz, byłem ja, jednolicie na to patrzyliśmy i staraliśmy się utrudnić dostęp do Adama, bo przecież to jest takie, pojawiło się coś w rodzaju takiego prania mózgu, prawda? Pozytywne, przecież każdy chciał dobrze, ale nie da rady po prostu godzinami rozmawiać i w zasadzie wysłuchiwać podobnych rzeczy, gratulacji i tak dalej. To bardzo rozprasza i rozstraja. I z tym musieliśmy przede wszystkim walczyć, a z drugiej strony właśnie
nauczyliśmy się wtedy, okazało się, że te nasze słabe skoki do tego momentu mogą być potężnymi skokami. Właśnie wtedy pękły te bariery właśnie. To co pamiętam, jak przychodziłem pierwszy raz na trybunę trenerską, stanąłem tam z boku, patrząc na tych wielkich trenerów, których zawsze oglądałem w telewizji, prawda? I po roku czasu ci wielcy trenerzy nie wiedzieli, jak na tej trybunie zachowywać się w stosunku do trenera z Polski, który ma zawodnika, który leje tych najlepszych, uznanych zawodników, prawda? I to było piękne, ale to również otworzyło nam drogę do prawidłowej pracy. I teraz po 10 latach, kiedy Adam odchodzi, nie zostawia za sobą pustki. Zostawia dobrze zorganizowaną grupę z dużym potencjałem sportowym. I z ogromnym wsparciem. Z ogromnym wsparciem kolegów, zawodników, sztabów szkoleniowych. Rafał Kot jest z Bartoszem Hellerem. Rafał Kot, fizjoterapeuta Adama Małysza, były fizjoterapeuta kadry polskich skoczków narciarskich. Witajcie. Witamy, Rafale. Wyszło dziś słońce dla Adama Małysza, ale patrząc na warunki, to obawiam się, że z tym ostatnim skokiem w Pucharze Świata albo dwoma, to może być dziś różnie. No tak, są duże problemy. Ten wiatr nie ustaje, wręcz się zmaga. Są wprawdzie zakusy, żeby rozegrać chociaż jedną serię, no ale na razie nawet do tego nie dochodzi. Jak ty przeżywasz ten ostatni dzień Adama Małysza na skoczni w Pucharze Świata? Łezki jeszcze nie widzę, ale jak zapowiadałeś po tym ostatnim skoku, jeżeli do niego dojdzie, może być różnie. No wczoraj już po jego skokach już tak bardzo miałem szkliste oczy. Kończy się pewna epoka. Te skoki dla nas nigdy nie będą takie same. A ja cóż mogę powiedzieć? Ja chcę tylko Adamowi od siebie podziękować za przygodę życia, za te chwile wzruszeń, radości, to co z nim przeżyłem. Rafał Kot, widzę, już nie wytrzymuje. Rafale, to pytanie rzeka, ale twoje najwspanialsze przeżycia przez te lata związane z Adamem Małyszem? Wszelkie jego sukcesy, a także przy tych ciężkich jego chwilach, a były takie, że mogłem mu trochę pomóc. Rafale, dziękuję ci pięknie. Drodzy państwo, dziś naprawdę wszystkim będzie się ta łezka wokół kręciła. Piękne, proste słowa, w których uznanie dla Adama Małysza wyraża Rafał Kot. Rzeczywiście kończy się pewna epoka, to jest niewątpliwe, to jest poza dyskusją. Będzie teraz sportowe życie po Adamie Małyszu, po tym jak wielki polski skoczek zakończył karierę. Ale Adam Małysz to zbudował za życia pomnik. Pomnik dla polskiego sportu i znakomitą podstawę do tego, byśmy z optymizmem myśleli o polskich skokach narciarskich już bez Adama Małysza jako skoczka. Raz jeszcze zobaczmy skok wczorajszy Adama Małysza. Kto wie, czy to nie będzie ostatni skok w jego karierze, jeśli chodzi o profesjonalne skakanie Adama Małysza. I to jest ta radość Rafała Kota, którą wczoraj oglądaliśmy. Rafał Kot zawsze blisko Adama Małysza, sporo rozmów między tymi panami, fantastyczna atmosfera, znakomity sportowy związek tworzyli, ale wracając do tej pozycji, którą zbudował w polskim sporcie i w polskich skokach narciarskich Adam Małysz. No chyba nie tylko zbudował w polskich skokach narciarskich, bo to jest oczywiste, ale zbudował też wizerunek sportowca, takiego zawodnika, na którym się można wzorować, prawda? Ten chłopak jest nie tylko doskonałym sportowcem, ale jest wzorem takiego człowieka żyjącego z dnia na dzień, czyli na co dzień, ten tryb życia, który on prowadzi. Idealny sportowiec, idealny człowiek. Zaczyna się konkurs, szanowni państwo. Przenosimy się do Włodzimierza Szaranowicza. Oby udało go się rozegrać. Jernej Damian rozpoczyna. No i zobaczymy, bo rzeczywiście warunki wieczne, mocno. Tak, bał się zaryzykować, tak jak zrobił to wczoraj, ale wczoraj było zdecydowanie bardziej korzystniej dla skoczków. Wiało pod narty mocno, on skakał przy wietrze ponad 2 metry, 220,5 metra, ale dziś ten wiatr ma groźne, narowiste podmuchy, w związku z tym wylądował na 150 metrze z minimalnym półmetrowym okładem Jernej Damian. Zobaczymy, czy będą przerywane serie. Na razie decyzja jest taka, że rozpoczynamy i to z 14 belki. W tej chwili miał 10,8 punktu za wiatr, zatem ten wiatr zaciąga z tyłu. To jest kłopot dla tych skoczków, którzy nie mają odpowiedniej klasy mocy, determinacji. Skakanie dzisiaj będzie bardzo trudne, ale jeszcze raz powtórzę, ktokolwiek decyduje się, by w podobnych warunkach w ogóle wziąć udział w konkursie, lotach,
jest człowiekiem odważnym, brawurowym i nie będę się więcej zajmował tym, czy ktoś chce skakać dzisiaj śmielej, czy nie, bo już sama świadomość, że tam się siada wysoko, jest wystarczająca, żeby zwątpić w to, że trzeba polecieć na dół. 141 metrów Anssi Koivuranta. Zatem to będą pierwsze skoki trudne. Za chwilę Stefan Hula, Jernej Damian, którego widzieliśmy pierwszego. On tutaj już niegdyś stał na podium nawet w Planicy, ale to był jego udany 2007 rok. Od tego czasu wydaje się, że Jernej Damian nie rozwinął swojego talentu. I za chwilę zobaczymy, czy będzie decyzja o tym, by kolejny skoczek pojawił się. Jest już Łukasz Kruczek, jest chorągiewka, pewnie tam są szykowane niespodzianki z tą dziupagą, którą ma startować Adama Małysza, Robert Mateja. No, zobaczymy. Walter Hofer jest, widać, trochę zasępiony, zaniepokojony, bo to nie jest wcale taka znowu przygoda, ale szczególny moment. Nieraz w Planicy czekaliśmy na to, żeby rzeczywiście rozegrać jedną serię i zdarzały się też niestety lata, kiedy nie udało się rozegrać. W 2002 roku rozegrano tylko zawody drużynowe, indywidualnych się nie udało. Stefan Hula. Też ten skok jest bliski, podobnie jak Jerneja Damiana i Anssi Koivuranty. Tylko jeden z zawodników, jeżeli będzie rozegrana ta pierwsza seria i ewentualnie druga, będzie wyeliminowany z tej grupy. 31 skoczków. Na razie Stefan Hula 134 metry, Jernej Damian 150,5. Denis Korniłow, a później Jurij Tepesz, który dzisiaj mimo wietrznej, trudnej pogody znowu zdecydował się na bardzo odważny skok. Wczoraj 207,5 metra. Rekord dzisiaj poprawił jeszcze o 3 metry, skacząc 210,5, a Adam jak zwykle dziarsko rusza za chwilę na górę i tam będą czekać na rozwój wydarzeń. Zresztą to oczekiwanie jest widoczne. Daiki to jedyny z Japończyków, który pozostał nam po tych fatalnych przygodach w Planicy. Dla Kasajego i Yumoto czeka także na swój start. No, za moment zobaczymy, kto kolejny. Powinien być Denis Korniłow. Później Tepesz, Hoke, Ingvaldsen w ostatnich latach. W 2009 roku dwa zwycięstwa Schierenzauera. W zeszłym roku nie było Pucharu Świata w Planicy. Były Mistrzostwa Świata na zakończenie olimpijskiego sezonu. Pierwsze miejsce zajął niepokonany Simon Amann, który kończył zresztą zwycięstwami pięcioma aż cały swój poprzedni fantastyczny sezon. Lachtig, Łopio, Lillehammer, Oslo i przyjechał do Planicy. Został także mistrzem świata w lotach. No i prawdopodobnie może być decyzja, że znowu opóźnimy. Na razie jest informacja, że przeniosą belkę na 16 pozycję, dlatego że ten wiatr z tyłu praktycznie uniemożliwia na razie dolecenie do tego miejsca, gdzie jest wiatr pod narty. Widzę tutaj na dole, że można, ale to tylko na zasadzie obserwatora mogę mówić, co można. W 2008 roku Gregor wygrywał także bezapelacyjnie w Planicy. W 2009 roku podzielił zwycięstwa z Harrym Olin. Wtedy za plecami Austriaka i Fina był dwukrotnie Adam Małysz. Adam Małysz, który swój największy tutaj występ miał w 2007 roku. Kończono rywalizację, w której prowadził Jakobsen. Wszyscy mówili, Jakobsen jest znakomitym lotnikiem, wielka forma, chociaż to było przecież po Mistrzostwach Świata w Sapporo, gdzie Adam zdobył złoty medal, a zawiódł właśnie Jakobsen. I trzy wiktorie Adama Małysza, które pozwoliły mu sięgnąć po czwarty tytuł w generalnej klasyfikacji Pucharu Świata. Wszyscy oczywiście mamy w pamięci fantastyczny konkurs 2005 roku, kiedy skakano najdalej na Welikance w historii.
Bierneina Rumoren w drugim konkursie, 239 metrów i jeszcze dalej, zwycięzca tamtego sezonu całego w generalnej klasyfikacji, absolutnie będący w najwyższej formie, Jana Honen, 240 metrów, no, skakali jak natchnieni, 235,5 metra skoczył Matti Hautamäki, on zresztą w 2003 roku no, odniósł dwa zwycięstwa tutaj na Velikance i ustanowił rekord świata 231 metrów. I teraz Denis Korniłow, Belka 16 i zobaczymy, na ile to zmieni rywalizacja, obraz dzisiejszych lotów Planicy. Wygląda to podobnie i tak pewnie będzie dość długo, ale z drugiej strony zaryzykować i zwiększyć najazd, ten rozbieg przyspieszyć, by na progu było w granicach 105 km, tak jak normalnie tutaj jest na tej skoczni. Teraz Korniłow 103,5 km, najwolniejszy na progu na razie był Jernej Damian i Stefan Kula, oni obydwaj drobni, 102,4 km. Po Korniłowie powinien być Jurij Tepes, jest już Słoweniec. Do tej pory dwa medale, srebro, brąz, Mistrzostwa Świata Juniorów. Matiasz Żupan. No i zobaczymy, Korniłow 134 metry jest przy tej samej długości za Stefanem Kulą. Każdy punkt jest ważny, gdyby rozegrano tę jedną chociażby serię, wtedy ten jeden punkt może być dorzucony do tych 34 brakujących do tego, by pokonać Niemców w Pucharze Narodów, ale pokazuje w tej chwili Matiasz Żupan nie. No widać, popracowano nad torami, do których były ogromne zastrzeżenia podczas pierwszego treningu. Ale w Planicy w nocy było mroźno, w Krańskiej Górze również, jak już dojeżdżaliśmy do Planicy rano, zamrożone, okoliczne, roztopione śniegowe jeziorka. I teraz Walter Hofer, ciekawe, no dzisiaj nie będzie miał łatwego życia, dyrektor skoków. Bo te decyzje będą wpływać także na bezpieczeństwo tego konkursu. A niestety trzeba powiedzieć, że Planica ma niedobrą sławę. Czekamy w tej chwili na kolejną decyzję i cały czas jest chyba kwestia też decyzji, z której, tak, z 14. Belki. Dojazd do progu ponad 106,5 metra i to jest rzeczywiście stromy, bardzo stromy najazd, ale większość zawodników lubi skocznie letalnicę, Velikankę i na ogół cieszą się, kiedy jest ten najazd dłuższy i można uzyskać na progu prędkości powyżej 105 metrów. Są planowane te wielkie skocznie. Mówi się o tym, że będą tam prędkości na progu nawet 110 km. Rozmawiałem z Adamem, powiedział, że to już jest na granicy naprawdę sporego ryzyka. Bracia Goriszkowie, którzy rekonstruowali Velikankę, zamierzają zmienić tę skocznię w najbliższym czasie, żeby znowu pobiła Vikersund. Vikersund, skocznia szykowana na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w lotach. Na razie dała te rekordowe skoki 246,5 metra Johanna Remena Evensena. Drugi rezultat na tamtej skoczni McGregor, Schlierenzauer 243,5 metra, rekord Polski 203,5 metra Jurij Tepes. I wyszedł wyżej. To jest na pewno na razie najdłuższy skok, ale też nie było widać w nim tej odwagi. Przepraszam, że mówię o tym słowie odwagi, tej bardziej
determinacji, żeby zaryzykować. Może nie mają przekonania, że ten konkurs nie będzie przerywany, odwoływany. Gdyby się bardziej ustabilizowały warunki, być może decyzja jury będzie, żeby przerwać i rozpocząć wszystko od początku. 159,5 metra. Tych skoczni mamucich na świecie nie ma zbyt wiele. Teraz Ole Marius Ingvaldsen. On w tym roku Vikersund skoczył 210 metrów. Vikersund, zbudowana w 1966 roku, miała punktka 207 metrów. No ale to już, jak wiemy, historia, nowa skocznia imponująca, piękna. Ingvaldsen. Tak, to jest jednak widać obarczone dzisiaj obawami, a ponadto jednak tym wiatrem z tyłu aż 11,3 punktu będzie miał dodane za ten skok Ole Marius Ingvaldsen. Do tej pory jedynie Denis Korniłow miał wiatr pod narty. Co ciekawe, przecież to się działo w ciągu krótkiego czasu. Zatem będą różne warunki. Na razie Ingvaldsen Norweg drugi za Tepeszem. Jan Matura, później Szedal, Prewc, Karelin i Robert Kraniec. Jan Matura. I to już jest powyżej punktu K skok. Przypomnę, punkt K 185 metrów. Wielkość skoczni HS 215 metrów. To są parametry Velikanki. 190 metrów Jan Matura. A zatem jest kwestia trafienia przez moment lepszych warunków. Velikanka jest najstarszą skocznią z tych mamucich na świecie. Skocznie budowane w następnych latach to przede wszystkim w Kulm w Austrii, w Bad Mittendorf. W 1950 roku, podobnie jak skocznia w Oberstdorfie imienia Klopfera, Vikersund później, Harachow w 70 roku, jeszcze mieliśmy Ironwood w Stanach Zjednoczonych z 68 roku, najmniejsza, ale już jest nieczynna od dłuższego czasu. Matura objął prowadzenie przed Tepeszem Ingvaldsenem i teraz Szedal. No, wczoraj gdzieś, mając do wyboru włoski domek i czeski, gdzie było piwo i wino, jednak tradycyjnie ten mieszkaniec Courchevel przyszedł na malutki kieliszek czerwonego wina do Włochów. Ale to było bardzo symboliczne. Adam jeszcze ostatnie naciągania. Tutaj wczoraj, myślę, że to był też ogromny dowód jego klasy. Wszyscy do niego przychodzili i właściwie można powiedzieć, że był oblężony dzięki temu także i nasz domek z narodową kuchnią. Szedal. Planicy ustanowił swój rekord. 215,5 metra. Teraz tak jakby się na chwilę uspokoiło, jak Państwo widzą. Przez moment jest bezwiecznie, więc trudno powiedzieć. Może tam na górze, czego nie widać po tych pomiarach wiatru. Ja mam podgląd. Tutaj zaledwie 8 dziesiątych. Chociaż jeszcze nie otworzył w tej chwili dla Szedala pozwolenia na skok. Adam rozluźniony, chociaż gdzieś musi być przecież jakaś wielka emocja i z kolei trzeba sobie z tym poradzić. To na pewno nie będzie proste. Wie, że pewne rzeczy są nieodwołalne. Myślę, że jest człowiekiem dojrzałym. Ta decyzja zapadała w nim długo. Właściwie rozmawialiśmy już o tym po igrzyskach.
Whistler Vancouver powiedział Oslo i kończę, ale wtedy jeszcze to było jakby z zawieszonym głosem i gdzieś pewną niepewnością w powietrzu. A teraz tam przed skokiem będzie musiał zapanować nad emocjami, które przecież będą w nim, bo nie ma mowy o tym, żeby nie czuł wielkiego napięcia z racji pożegnania z karierą. Bartosz Heller jest ze Stefanem Hulą. Przenieśmy się na nasze stanowisko. Stefanie, zostawmy dziś wyniki, tym bardziej, że rywalizacja dziś nie przebiega do końca sportowo. Dziś mamy szczególny dzień, 20 marca 2011 roku. Żegnamy naszego wielkiego mistrza. Tak, dzisiaj ostatnie puarowe skoki Adama, bo jeszcze będzie za tydzień skakał na swojej imprezie. Ale to takie ostatnie poważne zawody. Życzę mu z całego serca zwycięstwa. Mam nadzieję, że ten wiatr troszkę przycichnie i zawody dojdą do skutku. No cóż, wielka szkoda, że odchodzi, ale to jest jego decyzja, taką podjął, którą szanujemy i życzę mu powodzenia w dalszym życiu. A był wspaniałym zawodnikiem, jak dla mnie najlepszym skoczkiem jak do tej pory, więc pozostanie legendą. Stefanie, kiedy Adam Małysz wygrywał swój pierwszy konkurs Pucharu Świata w 1996 roku, ty miałeś 10 lat, a jestem ciekaw, jak wyglądało wasze pierwsze spotkanie? Pierwsze spotkanie, no zawsze tam przy Mistrzostwach Polski na zawodach takich, to byłem jeszcze wtedy małym dzieciakiem. Zawsze podglądałem, jak oni się tam rozgrzewają, jak się Adam rozgrzewa, czym robią narty. Takie po prostu, no, dziecięce podchody. A pierwsze spotkanie to już w kadrze było, ja wiem, to było w 2004 albo 2005 roku, gdzie tak po raz pierwszy żeśmy się poznali, no. Wspominam wszystkie lata bardzo miło, Adam. Adam wyciągał pomocną dłoń do Młokosa? Tak, no jak trzeba było, to poradził. I zawsze jakieś uwagi też można było od niego otrzymać. Wiadomo, miał wielką rutynę i swoją wiedzę też ma ogromną, jeżeli chodzi o skoki. No. Stefanie, dziękuję tobie pięknie. Wspólnie czekamy na ostatni albo przedostatni skok Adama Małysza w Pucharze Świata. Czasem to skakanie jednak udaje się, powoli rozkręca się ten konkurs. Emanuel Szedal 194,5 metra, przed chwilą Peter Prewc 181,5. Prewc jest jedynym ze skaczących dzisiaj zawodników, który nie ma rekordu powyżej 200 metrów. Tutaj w Planicy skoczył 196 metrów podczas tegorocznych treningów. No i znowu jakby ten wiatr pokazuje swoje oblicze groźne. Zatem udało się wyściubić dwa skoki Szedala, Prewca, a czekamy bowiem za chwilę Paweł Karelin, a później Robert Kraniec i myślę, że Kraniec tu zaryzykuje, pójdzie na pewno na całość. Neumayer po nim i dwóch dobrych Norwegów, Anders Jakobsen i Bjørnar Rumoren. O ile Jakobsen odważnie dzisiaj podczas próby skakał, o tyle Rumoren zupełnie nie w jego stylu, mówiąc najkrócej. Następnie będzie Roman Kołdelka, wiemy o nim, że radzi sobie na mamutach. Anders Bardal, jeden z najlepiej skaczących tutaj Norwegów w Planicy, z nowym rekordem 227 metrów. To są ci najbliżsi, ale teraz trzeba czekać na skok Pawła Karelina. Wczoraj rekord 208 metrów w Planicy, a tu wąsacze Hilde ze sztucznym wąsem. Adam Małysz, Norwegowie cały czas sobie robią żarty, ale no, mają ogromny szacunek dla Adama, zarazem wielkie poczucie humoru. Lubią się w tym środowisku, żarty są na porządku dziennym, kiedy się tyle spędza razem na wyjazdach, trzeba robić sobie jakieś psoty i to, trzeba powiedzieć, jest rzeczywiście w ekipie norweskiej przyjęte. Mika Kojonkowski. Też pewnie dla niego trudny moment. Mówiliśmy o tym, że odchodzi do Komitetu Olimpijskiego i do Ministerstwa Sportu Finlandii. Finowie przeżywają, zwłaszcza w sportach zimowych, sporą zapaść.
trochę to ma background w 2001 roku w tych wielkich problemach na Mistrzostwach Świata w Lahti, kiedy podyskwalifikowano ich czołowych zawodników, ale to jest przeszłość. Paweł Karelin. Przed linią sporo metrów z punktu K. To dość dobra orientacja. 10 metrów wcześniej wylądował, 174,5 metra. Szedal na razie 20 metrów dalej i on był do tej pory największym szczęściarzem, jeśli chodzi o warunki. Miał nawet wiatr pod narty, a inni mocno z tyłu i to bardzo mocno. Ingwaldsen dodanych 11,3 punktu, Damian 10,8, a Szedal odjętych 3,2 punktu. Robert Kraniec, on w Planicy dobijał się, dobijał po tym świetnym 2002 roku i trzecim, kiedy był objawieniem skoków, miał upadek w Kranicy. I później wiele lat czekał, żeby znaleźć się na podium, bywał czwarty, aż mu się to w końcu udało, ale teraz zobaczymy, dokąd doleci. I mamy pierwszy skok powyżej wielkości skoczni. Tu aż zasłoniła mi ta widownia flagami część nawet obsługi. Wyskoczyła w górę, piękny skok, 224,5 metra. Mówiłem, że on zaryzykuje, dlatego że to jest szansa, żeby znowu stanąć na podium, tak jak w 2009 roku, kiedy był trzeci w Planicy. A dwa lata wcześniej, 2007-2008, czwarte miejsca, tuż za. No już ma pewnie dosyć tego oczekiwania, żeby wskoczyć na podium. W tym sezonie świetnie sobie radził w Harachowie, chociaż w zeszłym roku jeszcze lepiej, pamiętamy zwycięstwo w Bad Mittendorf na skoczni Kulm, Tauplitz i teraz w dobrym stylu, bardzo wysokie noty, 18,5-19, uznanie, jak Państwo widzieli, Gregora Schlierenzauera. Kraniec obejmuje prowadzenie z wysoką notą, 215 punktów i teraz do pobicia jest odległość 224,7, ale on skakał z wiatrem, jest jednym z tych, którzy mają w tej chwili odjęte punkty 7,9. Mam nadzieję, że ten wiatr zmienił na trwały kierunek i już teraz kolejne skoki będziemy mieli z lekkim wiatrem pod narty, a przypomnę, skaczą z 14 belki. Kraniec prowadzi. Pierwszym, który będzie próbował zaatakować jego pozycję, jest rekordzista Niemiec z Planicy z 2005 roku, tego fantastycznego konkursu, 227,5 metra, Michael Neumayer. Niemcy mają trzech zawodników z najgroźniejszym Freundem. Nie zdecydował się na start, mimo że miał, a zatem no, stracili tu możliwość punktu. Neumayer, no, widzieliśmy, to nie był pewny skok rekordzisty Niemiec. Na progu jeszcze to wszystko wyglądało w miarę dobrze, a później za płasko było i stąd 147 metrów, a trafił na warunki, kiedy, proszę zwrócić uwagę, było niemal bezwietrznie. Jest dopiero dziewiąty, a więc sporo stracił. Szkoda, że Stefan Kula nie jest przed nim. Jakobsen i później Rumoren, dwaj Norwegowie. Powinno się coś dziać, zwłaszcza przy skoku Jakobsena. On już tu bywał na podium. Planicy, zupełnie nieudany skok. Zupełnie. Tak jak już, jakby się już dla nich sezon skończył. Nie trafił na progu, później starał się szybko położyć na narty. 128 metrów. On na bóle w pełni trafił. I to jest na razie wprawdzie nie najkrótszy skok, ale jeden z najsłabszych. Jest dopiero 12, 13 jest Korniłow. Biernej na Rumoren. Kraniec z tym jednym odlotem
z tą jedną dla nas chwilą radości. 224,5 metra i Bjørneinar Romoren. Mika Kojonkoski jakby dzisiaj nie do końca miał przekonanie, że ten konkurs daje jakikolwiek pogląd na to, kto jest w formie, kto jeszcze chce w tym sezonie powalczyć, ale proszę zwrócić uwagę, w tej chwili no, wiatr jest wprawdzie z informacji przy skoku Jakobsena ponad metr z tyłu, a teraz dopiero będzie informacja dotycząca Romorena. Jeszcze tej informacji nie mam. No, 7 z kolei dziesiątych metra pod narty. Minęły 2 minuty i diametralnie różne warunki. I ma chyba 190 metrów Bjørneinar Romoren. A na progu zaledwie 101,9. Mówiono o tych smarach, które mieli stosować Norwegowie w tym sezonie, dających im większą prędkość na progu. Tymczasem przed chwilą Jakobsen 101, najwolniej z wszystkich, i Romoren 101,9. 192 metry Bjørneinar Romoren. I za moment Roman Kołdelka i wydaje mi się najmocniejszy obok Jakobsena, który zepsuł zupełnie skok, Anders Bardal, bo chyba że obudzi się Evensen. Zobaczymy, jak skoczy Kilde. Kołdelka. Płasko za płasko. No, to jest także jeden z tych skoków. 169,5 metra, które nie można uznać za udane. Mają problem z trafieniem na progu, z tym właściwym znalezieniem momentu odbicia, z kątem natarcia, później wpisania się w dobry lot. Nie można być ani za wysoko, ani za nisko. Dzisiaj fantastycznie trafił Kamil Stoch, płynnie, tak jak potrafił w najlepszych skokach w swojej karierze. I czekamy na Bardala. Na razie kraniec. 224,5 metra i 194,5 szedali. Wydaje mi się, że dobrze trafił i to powinno być daleko. No jest granica 200 metrów chyba osiągnięta. 204,5 dalej. Powoli już połowa skoczków przeszło. Dzisiaj nam się zaprezentowała. Za moment Daikito, Wolfgang Loitzl, Fettner, Evensen. A później najlepsza dziesiątka, którą rozpocznie Kamil Stoch, a po nim Gregor Schlierenzauer. Kończyć będą Aman, Morgenstern, a wcześniej Kofler i Adam Małysz. Daikito. Narty. To jest to, co Japończyk lubi. Prawie metr na sekundę. Ciągnął. Bardzo starał się ten skok wyciągnąć powyżej 190 metrów. I to mu się udało. 195 bez pół metra. Ale widać było, że do końca walczył o to, żeby zyskać na metrach Daikito. Bardzo spokojne lądowanie, wprawdzie trochę zachwiane, stąd noty sędziów. 53,5 i jest w tej chwili szósty. Kraniec, Bardal, Szedal, Romoren, Matura, Ito. A przed nami były mistrz świata Wolfgang Loitzl. Zwycięzca turnieju czterech skoczni. On także chyba zmierza ku końcowi kariery. 6 medali złotych, 5 w drużynie na mistrzostwach świata. Złoty medal olimpijski. To są te jego główne sukcesy, oprócz indywidualnych wygranych w Pucharze Świata, w turnieju czterech skoczni. Miał wspaniały sezon przed 2 laty. Teraz 201 metrów Wolfganga Loitzla.
rekord nie jest zbyt imponujący. 213,5 metra z ubiegłorocznych mistrzostw świata w Planicy. Lojce był na 6. miejscu. 4 równe skoki, 207, 211, 213 i ten ostatni słabszy od poprzednich spowodował, że spadł 200 metrów na 6. miejsce. Fettner, drugi z Austriaków. O, jeszcze dalej niż Leutzel, ciekawe. 201 czy też bliżej, 198,5 metra. Ale to jeden z lepszych skoków Fettnera. I nowy rekord życiowy. Nie, miał 200 metrów w Planicy w 2005 roku. Evensen, rekordzista świata z Vikersund. 246,5 metra i później najlepsza dziesiątka. Na górze Simon Amann. Evensen potrafi fantastycznie latać, co widzieliśmy w Vikersund. Podzielone zwycięstwo ex aequo razem z Gregorem Schlierenzauerem w drugim konkursie za Schlierenzauerem. Szybko się położył na narty, ale to jest płasko i niezależnie od jego wielkiej umiejętności niskiego latania nad kulą, nie doleciał daleko. Imponująca jest ta jego zdolność, 195,5 metra płaskiego prowadzenia nart nad zeskokiem, ale z drugiej strony tu w Planicy trzeba być wyżej. To w tych powtórkach przede wszystkim Austriaków, Schlierenzauera, Morgensterna, Adama Małysza widać, jak są wysoko. Kamil stara się szukać tej stycznej do najlepszej paraboli lotu i zobaczymy, jak za chwilę wyjdzie właśnie jemu skok. Na razie Evensen 195,5, tutaj wielka dwójka plus Tom Hilde, wielka dwójka Adam Małysz, Simon Amann i Norwek, ten z wąsami oczywiście też. Robert Kraniec prowadzi 224,5 metra, Bardal 204,5 metra, trzy skoki powyżej 200 metrów, Leutzel ten ostatni 201 metrów i dalej kolejne rezultaty. 18 Stefan Hula, ale za nim jeszcze są Jakobsen, Korniłow i nieobecny Stefan Hocke. Oto właśnie Robert Kraniec. 2003 roku, wtedy kiedy ta jego kariera się tak ładnie zaczęła rozwijać. W 2002 roku był trzeci w Lahti, czwarty w Bischofshofen. Blisko podium w Oslo, Falun na 6 miejscach. W 2003 roku Willingen pokazał się dwa razy. Trzeci, czwarty, piąty w Tauplitz, Bad Mittendorf to była i 6 miejsce. W Planicy 6, no ale w tym drugim konkursie w Planicy upadek, po którym się długo nie mógł przez parę lat pozbierać. I dopiero 2006 rok, ku samo zwycięstwo. I już od tego czasu w górę, w górę, w górę. Z miejscami na podium ma tych miejsc w pierwszej trójce wprawdzie 9, ale dwa zwycięstwa to na pewno świadczy o tym, że Robert Kraniec ma duże możliwości. Kamil Stoch za chwilę. No i teraz zobaczymy, ta rywalizacja powinna, jeżeli będą dobre warunki, zacząć się na dobre. Nie będzie łatwo dolecieć tam, gdzie skoczył Robert Kraniec. To wszystko zależy od wiatru. On miał mocny wiatr pod narty. Podjęte 7,9 punktu, nota do poprawienia 215 metrów. A tu Państwo widzą na tej trybunie, która znajduje się na dole, mocno wieje, bardzo mocno. Zobaczymy, jak sobie poradzą przede wszystkim Freund
No i ta nasza dwójka, Kamil Stoch, Adam Małysz, bo to jest także, przypominam, rywalizacja o to, żeby odrobić 35 punktów do Niemców. Tyle nas dzieli od trzeciego miejsca w Pucharze Narodów. To byłoby potwierdzenie rzeczywiście postępu Polaków w ostatnim czasie. Nie dość, że mamy dwóch w pierwszej dziesiątce Pucharu Świata, to jeszcze w tym roku punktowało kilku naszych zawodników. Oczywiście ten główny dorobek to ciągle jest Adam Małysz. 1093 punkty, Kamil 639. Informacja, że jest nie bardzo. Zobaczymy, no jak zmienią belkę, to wtedy postawią zawodników. Te 7 punktów niewiele daje, a postawią zawodników w sytuacji trudnej do powtórzenia skoku Roberta Krańca. Chociaż Schnierenzauer, Morgenstern są piekielnie mocni. Zapewne, jak ten pan tak twierdzi, to trzeba przyjąć to za dobrą monetę. I za Małysz. To te rzadkie momenty, kiedy na zakończenie sezonu pojawiają się żony. Widzę, że najbardziej na górze popularny jest Tom Hilde ze swoimi wąsami. Tu także nasi rodacy. Adam ma możliwość podglądania tego wszystkiego na górze, na monitorze. I czekamy, czekamy na ten, nie wiem, może ostatni skok już będzie w pierwszej serii Adama. Na pewno teraz właśnie speaker mówi, że pozdrawia wszystkich. Ogromna popularność towarzyszyła mu na wszystkich skoczniach świata. Ponieważ miałem okazję być z nim wszędzie. Zawsze, kiedy speaker wyczytywał Adam Małysz, rozpoczynała się wrzawa, tak jak w tej chwili tu w Planicy. Brawa, podziękowania. No ale odchodzi legenda światowych skoków. Nie ma sensu mierzyć tego, co zrobił, bo to jest zupełnie niemierzalne, zupełnie nie do powtórzenia przez któregokolwiek ze skoczków w najbliższym wyobrażalnym czasie. Chociaż trzeba zawsze życzyć, żeby ta ekipa, która będzie wchodzić po Adamie, zwojowała dużo w skokach. No, za moment zobaczymy. Jest już Kamil. 226 metrów wczoraj, a dzisiaj w bardzo dobrym stylu 211. Ruszył z dużą determinacją. Zobaczymy, czy trafił. Jest dość wysoko, powinno być daleko. I jest bardzo dobry skok w granicach punktu H. 215 metrów HS. 103,3 na progu, 215,5. Pół metra przekroczył wielkość tej skoczni. I myślę, że to był bardzo dobry skok. Dodatkowo przy wietrze z tyłu wiejącym z prędkością pół metra 5,2 punktu. Przypomnę, Robert Kraniec miał bardzo dużo odjętych, 7,9, a więc tutaj w tych punktach sporo odrobił Kamil. I teraz Robert Kraniec noty miał chyba wyższe od naszego zawodnika po 18,5, tam nawet była 19. Tutaj widzę noty. Mimo to prowadzi Kamil Stoch 2,3 punktu dzięki temu, że skakał w gorszych warunkach. I o to chodziło. Wysoka lokata, a więc jeżeli będzie jedna seria, Kraniec jest za Kamilem Stochem. Za moment Gregor Schnierenzauer, a później Freund, Hautamäki, Koch, Hilde, Adam Małysz, Andras Kofler, Simon Amann i Thomas Morgenstern. Brawo, tak właśnie miało być. Mamy tutaj swoją kamerę, żeby podglądać, żeby no, ten szczególny dzień w historii polskiego sportu, polskich skoków dokumentować, by później pokazywać przez lata, jak odchodził wielki mistrz.
i czekamy. Gregor Schlierenzauer, gdybym miał wskazać symboliczną postać, która może nawiązać do tego, co zrobił Adam w swojej karierze, to pewnie jest Gregor Schlierenzauer i Tomasz Morgenstern, który ma już przecież tytuł Mistrza Świata Igrzysk Olimpijskich. Schlierenzauer dopiero na razie tytuł Mistrza Świata na skoczni w Oslo i tytuł Mistrza Świata w lotach narciarskich. To jest jego specjalność, ale w tej chwili widać nie ma dobrych warunków, chociaż trudno powiedzieć, jakie są przy tym skoku z tyłu, przy tym wietrze z tyłu i skoku Kamila Stocha. Przypominam, wiało z tyłu prawie pół metra. Schlierenzauer poradziłby sobie w każdych warunkach. No to jest na pewno wielka postać. Simon Amann, ubiegłoroczny mistrz świata w lotach z Planicy. I także dzisiaj z wąsami. Zobaczymy go jeszcze za tydzień na Benefisie. Zdaje się, że Andiego Kofflera zabraknie. Przepraszał Adama. Wczoraj mówił, że z tym może być kłopot, a na dole uszczęśliwiony Kamil Stoch. Sobczak. No i będzie w Zakopiańskim chłopak z zębu. Pokazuje, że poszedł łasko, a później bardzo ładnie ten wiatr mu się podłożył, ale jak mówią sami, pięknie ruszył i później nakręcił ten skok skutecznie. W tej chwili prowadzi i mamy przerwę. Trudno mi powiedzieć, nie mamy tutaj niestety w Planicy podglądu na wiatr i jest zamknięta informacja. Dopiero kiedy będzie Gregor Schlierenzauer na belce, wtedy będę mógł Państwu powiedzieć, jaka jest sytuacja, w jakich warunkach skacze, chociaż także ten końcowy zbiorczy rezultat pomiaru wiatru pokazuje się tuż przed ogłoszeniem w komputerze, przed ogłoszeniem pełnego rezultatu, jaki uzyskał w skoku dany zawodnik. Na razie Kamil Stoch, Robert Kraniec trochę zgasił tu nastrój Polak tym skokiem. Na górze jest Gregor Schlierenzauer. Szczuplał w ostatnim czasie, mimo że zawsze należał do bardzo smukłych chłopaków, 21 lat. No i trochę jest zły to stanie w tych wkładkach, mówił o tym Adam Małysz. Męczy mięśnie, trzeba by właściwie jeszcze raz zacząć jakąś rozgrzewkę, on czeka. Jak to wpłynie na skok, zobaczymy. Prowadzi w klasyfikacji 425 punktów, 3 zwycięstwa. To jest dowód na to, na mamutach, że po tych dwóch wygranych Vikersund, pierwsze w Planicy zwycięstwo. W tej rywalizacji na drugim miejscu jest Martin Koch, trzeci jest Morgenstern, na miejscu czwartym Amann, na miejscu piątym Adam Małysz. Czekając na skok Schlierenzauera, porozmawiajmy z Kamilem Stochem, Bartosz Heller. No właśnie, Kamilu, jaki miałeś sezon, tak znakomite te skoki dziś? A no rzeczywiście, dzisiaj obydwa skoki były super i tylko przyjemność czerpając z tego lotu. No i z informacji, które do nas docierają, chyba jednak szansa na ten trzeci dziś skok, drugi w konkursie będzie. No nie wiadomo, jak to się wszystko ułoży, ja natomiast muszę być przygotowany na ten jeszcze jeden skok, bo gdyby on był, no to nie mogę sobie jakby pozwolić na rozluźnienie. No i cóż, będę się po prostu przygotowywał i koncentrował normalnie do drugiej serii. Do twarzy ci bardzo, Kamilu, w tym góralskim stroju. Ten skok to również takie ładne z twojej strony dziś żegnanie Adama Małysza. No myślę, że takie pożegnanie mu się należy i tak też będzie. Jak to będzie, Kamilu, w tej kadrze polskiej bez Adama Małysza? Na twoich barkach dużo obowiązków będzie. Na razie o tym nie myślę, bo mam jeszcze na to czas, natomiast no, na pewno Adama będzie nam brakowało, czasami bardziej, czasami mniej, no, ale no, taki jest ten sport, tak, jestem po prostu
Wszyscy się liczą, że nie każdy robi to przez całe życie, tylko kiedyś przychodzi ten czas. No cóż, i mam nadzieję, że jakoś to się wszystko dla nas dobrze poukłada i będziemy w następnych sezonach zajmować dobre miejsca i przynosić kibicom dużo radości. I oby tak było. Kamilu, dziękuję pięknie. Wracamy do Włodzimierza Szaranowicza. Ciekawa informacja, że jeszcze rodzi się szansa tej drugiej serii. Na razie Kamil Stok prowadzi przed Robertem Krańcem. To może być też powód, dla którego ta druga seria pewnie będzie rozegrana. Klingenthal, Zakopane, tegoroczne zwycięstwa Kamila Stocha zrobiły nam sporo nadziei na to, że jest sukcesor po Adamie Małyszu. Ktoś, kto będzie próbował cały czas nawiązać do jego legendy, tych 39 zwycięstw w Pucharach Świata. Na pewno nie należy zbyt wcześnie obarczać Kamila taką odpowiedzialnością. On sam musi do tego dojrzeć. To jest coś, wczoraj o tym z Adamem rozmawiałem, co ciąży. Powiedział, jak idzie, to oczywiście nie myślałem o tym, ale jak były problemy i cały sezon nie wychodził, no to wtedy stawało się to kłopotliwe, stałe oczekiwanie, kiedy wróci Adam do swojego wielkiego skakania. Więc byłoby dobrze, żeby Kamil od tej presji uciekał, pracuje z psychologiem i wydaje się, że powtórzenie tego dobrego eksperymentu, jaki miał miejsca, właśnie doświadczenia z doktorem Janem Blecharzem, będzie tutaj niezwykle potrzebne. Ta umiejętność wyłączenia się z ucieczki od presji zewnętrznej jest niezwykle ważna. Dla samego dzisiaj Adama też przecież trudno, żeby on otoczył się jakąś skorupą nieobecności dla zewnętrznego świata. Wczoraj każdy przychodził zdjęcie, autograf. Chwilę chciał porozmawiać, stał cierpliwie pod tym naszym polskim domem i każdemu poświęcał chwilę. To jest rzeczywiście już taki znak wielkości mistrza, który wie, że to jest jakby ta druga strona umowy. Nie napisana, ale obowiązująca, że trzeba być do dyspozycji tych ludzi, którzy przecież jeżdżą po świecie, żeby się z nim spotkać, żeby zrobić z nim zdjęcie, żeby podpisał autograf, żeby czasami jakiś drobiazg od niego wyszarpnąć na pamiątkę. Czekamy na to, co będzie i współczuję w tej chwili Schlierenzauerowi, bo on czeka najdłużej. Za moment Gregor Schlierenzauer, 35 zwycięstw Puchara Świata, ta ostatnia przed dwoma dniami, 56 razy na podium. Więc rzadko poza tymi pierwszymi miejscami był drugi, tylko 13 razy, 8 razy na miejscu trzecim. Wielka, wielka kariera jeszcze przed nim. Gregor Schlierenzauer, czy poprawi rezultat Kamila Stocha? 215,5 metra, patrzę, w tej chwili nie doleciał daleko. No jest wprawdzie powyżej 200 metrów, 205,5. Kamil miał 215 i będziemy mieli niespodziankę. Gregor Schlierenzauer wprawdzie z tego skoku był zadowolony, ale wydaje mi się, że tutaj szykuje się nam na razie ciekawa historia. Kamil Stoch, 215,5 metra. On miał punkty dodane 5,2, Gregor będzie miał odjęte 2,1 punktu i przegra także z Robertem Krańcem. A zatem Stoch, Kraniec, Schlierenzauer. To się robi niezwykle ciekawie. Severin Freund, ważny skok Niemca, ma rekord z Oberstdorfu z tego roku, 218 metrów. Tu w Planicy skakał poprawnie, ale zobaczymy, ile jest w stanie skoczyć i czy będzie wysoko. Severin Freund, on ma także świadomość. Werner Schuster musiał im przecież powiedzieć, tylko 34 punkty za Niemcami. Polacy wczoraj odrobiliśmy trochę, 50 punktów tej rywalizacji drużyn, a dzisiaj dobry skok dalej niż Gregor Schlierenzauer skoczył Severin Freund. Schlierenzauer miał 205,5 metra, pół metra dalej Severin Freund, ale wydaje mi się, że zrobił to nawet bardziej elegancko niż
zrobił to Gregor Schnierencauer, tyle, że będzie miał więcej punktów odjętych, minus 7,8. Miał wiatr prawie 0,7 metra na sekundę pod narty, zatem chyba minimalnie Gregor wyprzedzi, jeszcze Bardal także, Severina Freunda, ale wysoko jest, piąte miejsce, sporo punktów może zgromadzić. Zobaczymy, jeszcze przed nami Hautamäki, Koch, Hilde, Adam Małysz, Kofler, Aman i Morgenstern. Hautamäki trzykrotnie zwyciężał w Pucharach Świata tutaj w Planicy. W 2003 roku był nie do pobicia. Dwie wygrane zresztą w całym ciągu. Zaczął od turnieju nordyckiego, później przyjechał do Planicy. Cała seria wygranych z rekordem świata wtedy w lotach 231 metrów. Hautamäki. Stoch 217,3 o 2,3 punktu przed Robertem Krańcem. Gregor Schnierencauer ma już stratę 15,9 punktu do Polaka. Bardal 18,4 punktu straty. Freund 19,5. No tutaj to oczekiwanie dla Kamila będzie niezwykle stresujące. Robi Kraniec nakręca w tej chwili atmosferę, że drugie miejsce robi Kraniec, ale wydaje mi się, że tu oczekiwanie było większe. Freund na miejscu piątym. Czekamy na to, kto teraz, wiadomo, Martin Hautamäki. To wyczekiwanie dla Schnierencauera na pewno nie było dobre. Na razie Freund na miejscu piątym. To jest sporo punktów. 45, ale w tej sytuacji jaka jest, 100 punktów. Kamil Stoch, przepraszam, dzielę skórę na niedźwiedziu, kończę te rozważania, bo trzeba po prostu skończyć pierwszą serię. Dzisiaj to toczy się, toczy, a my chcieliśmy jeszcze Państwu zaprezentować całą karierę Adama Małysza we wspomnieniach, które przygotowaliśmy, żeby także Adamowi te jego najwspanialsze chwile przytoczyć. Dać mu ten moment wzruszenia. Hautamäki, Koch, no jeszcze 7 skoczków musi skoczyć w tej pierwszej serii. Freund z Kamilem na dole, patrzą jak to wygląda. Szkoda, że nie pokazują tak, że podglądu wiatru to nie powinno być wielką tajemnicą. Jaka jest sytuacja na ekranie? Na Mistrzostwach Świata w Oslo mieliśmy ten podgląd. Zresztą przed laty był jeden sezon eksperymentu, kiedy wszyscy komentatorzy mieli na swoim stanowisku podłączone specjalnie warunki pogodowe i to naprawdę dużo mówiło, bardzo ułatwiało, bo widać było czasami, że ktoś dostaje taki prezent od losu, czy też od startującego Mirana Tepesza, że musi wykorzystać. Ale na razie przenieśmy się do studia. Maciej Kurzajewski. Tak, ten scenariusz, jeśli chodzi o pogodę, jest niepokojący, bo warunki się zmieniają, wiatr zawiewa tutaj bardzo mocno na dole, są tylko momenty ciszy, ale napawa nas optymizmem ta sytuacja, którą obserwujemy na skoczni, jeśli chodzi o dorobek naszych zawodników, a szczególnie Kamila Stocha, który w tej chwili jest numerem jeden w konkursie. A Poloniusz Steiner dosłownie chwil temu przytoczył taki scenariusz. Nie mielibyśmy nic przeciwko temu, by się ziścił. Dwóch Polaków w finałowych zawodach Pucharu Świata. Kamil Stoch i Adam Małysz. Jakże piękne byłoby to zwieńczenie kariery Adama Małysza. To raz, a dwa, no, symboliczne przekazanie tej mistrzowskiej pałeczki Kamilowi Stochowi. No dokładnie tak. Takie byłyby marzenia, prawda?
A czasami marzenia się spełniają, a te marzenia nam nieraz spełniał Adam Małysz. Nie wiem, czy to się tak może rozegrać. Niemniej jednak jakiś początek został zrobiony. Kamil, podobnie jak w równym stroku, bez żadnych oporów. Było widać, jak pięknie wyszedł wysoko biodrami, płasko narty, utrzymał prędkość przelotową, prawda? Tam potem troszeczkę na spadem dostał powietrza. I naprawdę zasłużone prowadzenie, tym bardziej, że tego powietrza miał mniej niż kraniec Robert. No i mimo różnicy w metrach, prawda, wyszedł na prowadzenie. Świetnie się to rozwija. Zostało 7 zawodników. No i front jest kilka miejsc za Stochem. No ciągle jednak liczymy na to, że naszym dwom skoczkom, Małyszowi i Stochowi, uda się te 35 punktów odrobić i na trzecie miejsce wskoczymy w klasyfikacji narodów. Pewnie i Państwo, i my też zastanawiamy się nad możliwymi scenariuszami dalszych działań tutaj na skoczni. Czy to wszystko zakończy się i rozstrzygnie w pierwszej serii, czy organizatorzy, szefowie Pucharu Świata będą na tyle zdeterminowani, by przeprowadzić jednak finałową rundę dzisiejszych zawodów? No, w związku z tym, że te przerwy się przedłużają, czas leci, prawda? Wydaje mi się, że jeżeli jeszcze tak to dalej potrwa, to uda im się dokończyć tą pierwszą serię, a potem pewno z bólem serca będą się starali jednak już to zakończyć, bo jednak ten wiatr w południe tutaj jeszcze może się wzmóc. Ale to już nawet bez względu na to. Jeżeli zostanie tak jak teraz, widać, że trzeba wyczekiwać na przerwy w tym wietrze, one się pojawiają tam 3-5 minut, tam się uda 3-4 zawodników puścić i znowu przerwa, i znowu przerwa. Także teraz przy po dobrym skoku Stocha to życzyłbym sobie, żeby jednak ten konkurs już w tej chwili, ta pierwsza seria jakoś dobiegła końca, a potem no jest taka możliwość, że tej drugiej serii już nie będzie, ale oczywiście musimy z tym poczekać. Zastanawiam się, która część skoczni, który moment lotu zawodnika tutaj jest najniebezpieczniejszy, jeśli chodzi o podmuch, bo ten wiatr raz, że jest mocny, to jeszcze kręci. Tak. Najniebezpieczniejsza jest pierwsza faza lotu, pierwszych 40 metrów lotu, kiedy zawodnik składa się do lotu, prawda? Wtedy, kiedy ciało z nartami łapie ten układ lotny, nośny. I potem jest takim, i w tym momencie może się zdarzyć coś takiego, że jakby tam jakiś ochłap powietrza przebiegł. Czasami narta ucieknie i czasami to powoduje, że zawodnik tam zostaje wytrącony z równowagi. Czasami powoduje to upadki, prawda? Natomiast jeżeli już zawodnik wylatuje nad pulę, to bez względu na to, co tam otrzyma, układ już ma stabilny. To ciało lotne, którym jest wtedy skoczek, zablokowane maksymalnie, już przepcha się przez wszystkie nierówności w powietrzu, że tak to nazwę, i wtedy już w zasadzie skoczkowi nic nie grozi. Czekamy na dokończenie pierwszej serii, co zagwarantuje nam rozegranie samego konkursu, nawet jeśli seria finałowa miałaby się nie odbyć. Wracamy do Włodzimierza Szaranowicza. Maty Hautamäki już na belce startowej. Maty Hautamäki na belce startowej. Jest obniżona belka do 13 rozbiegu i popatrzmy, Finn, który tutaj odnosił wielokrotnie, jak mówiłem, sukcesy, bardzo płasko ruszył i niestety zupełnie nieudany skok, a więc nie trafili chyba ani z tym momentem startu dla Hautamäkiego organizatorzy, a także wydaje mi się, to obniżenie belki jest ryzykowne. Lądowanie na puli i to zaledwie po 119 metrach. Przykry moment dla Matiego Hautamäkiego, ale to nie jest jego wina. Wydaje mi się, że był w warunkach puszczony. No, teraz taki ironiczny gest w stosunku do sędziów. Nie było możliwości, jak już czekaliśmy tak długo, trzeba było rzeczywiście jeszcze chwilę poczekać. Za moment Martin Koch. Jego stać na wszystko, w każdych warunkach. Piekielnie mocny, udowadniał to w tym roku, tą wysoką zresztą pozycją w łącznej klasyfikacji najlepszych zawodników w lotach. Jest drugi za Schlierenzauerem, a Gregor dzisiaj na razie na miejscu trzecim za Kamilem Stochem, Robertem Krańcem, przed Bardalem Freundem. W tym roku wygrywał w Oberstdorfie, w Karachowie dwukrotnie, po raz pierwszy w swojej karierze zawody Pucharu Świata Martin Koch. On od wielu, wielu lat w Planicy stawał na podium. W 2006 roku był drugi, trzeci. W 2007 drugi, dwa razy, to w tych latach, kiedy triumfował Adam Małysz. W 2008 roku drugi i tak się wydawało, że już wiecznie będzie drugi, został przypisany do tego miejsca. W tym sezonie Martin Koch potwierdził, że kiedy przychodzą dobre dni dla niego i wielkie skocznie mamucie, wtedy jest w stanie także wygrać. Był w Karachowie i w Oberstdorfie, jak mówiłem,
na pierwszym miejscu, ale na podium stawał jeszcze Willingen w Planicy, zatem dobry sezon w Planicy, był w pierwszym konkursie trzeci, dobry sezon Martina Kocha. No tu niewiele się dostaje za obniżoną do 13 belkę. Jaki jest wiatr, jeszcze tego nie ma. Mocny, bardzo mocny wiatr pod narty, prawie 1,5 metra był w przypadku Hałtamekiego. On nie potrafił z tego zrobić użytku, albo ten wiatr zbiorczo jest pokazywany na tyle niereprezentatywnie w tym sumarycznym wyniku, że myli nas często w tych opiniach, że ktoś ma wiatr. Ale Koch jest silny, to co mówił Apoloniusz Tainer, potrafi w tym pierwszym, najbardziej niebezpiecznym momencie przejść bardzo agresywnie do lotu, a później na odlocie, wtedy kiedy już cały ten model jest skumulowany, ułożony, daleko, bardzo daleko wylądować. No ale czekamy. Ta informacja jest na razie kluczowa. Kamil Stoch przed Robertem Krańcem i Gregorem Schlierenzauerem, później Bardal Freund. Pozostaje nami jeszcze 5 zawodników, 6. Koch, Hilde, Adam Małysz, Andreas Kofler, Simon Amann i Thomas Morgenstern. Morgenstern, który wczoraj skoczył tutaj rekord życiowy 232 metry. Nie w Vikersund, gdzie były tak znakomite warunki, ale on nie był wtedy w najwyższej formie. Wydaje się, że tu znowu złapał lekkość, wielką radość skakania, a poza tym ma tę świadomość, że będzie odbierał znowu w swojej karierze kryształową kulę. Po sezonie, w którym zdobył tytuł mistrza świata, po tytule mistrza olimpijskiego, zaczyna być kolekcjonerem ważnych rzeczy. Turniej czterech skoczni przed nimi, przed Schlierenzauerem. Adam Małysz był zwycięzcą w 2001 roku. To fantastyczne wtedy popisy, które zaczęły się już od Garmisch-Partenkirchen, później trwały do Bischofshofen. Wielka nota powyżej 1000 punktów, pierwsza w historii, ogromna przewaga nad rywalami. To był ten czas wybuchu, eksplozji wielkiego talentu, o którym wiedzieliśmy, że jest wcześniej, już 5 lat wcześniej. Tylko że trzeba było czekać, aż to wszystko ułoży się, dojrzeje i nagle zabłyśnie pełnym blaskiem. Martin Koch. Nie będzie daleko. 102,6 na progu. Ta prędkość trochę umożliwia w tej chwili daleki skok. 193 metry i minus 2,3 punktu odjęte przy skoku Martina Kocha. A zatem Martin Koch sporo straci. Przypomnę, drugie miejsce, 2 wygrane, w ostatnich zawodach 3. Morgenstern miał do niego niewielką stratę i wydaje mi się, że wykorzysta dopiero 8. Jest w tej chwili Martin Koch. Kamil Stoch prowadzi, Robert Kraniec, Gregor Schlierenzauer, pierwsza trójka, później Bardal, Freund, Leutzel, Evensen i Koch na miejscu 8, 9 Szedal, 10 Romoren i zbiera gratulacje już w tej chwili Kamil Stoch. Za moment Tom Hilde, ostatnia 5, później 4 w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Adam Małysz. Zobaczymy, jak z tymi wąsami poradzi sobie w powietrzu Tom Hilde. Przed sezonem wyliczono, że jego długie włosy przeszkadzają podczas lotu i czasami traci na tym. Został niemal doprowadzony do fryzjera, żeby tę fryzurkę nieco skrócić, no ale to już jest szukanie detali. To może działać bardziej na wyobraźnię, aniżeli chyba na realny wpływ na zawodnika podczas skoku. Wydaje mi się, że to są decydujące skoki, proszę Państwa. Patrzmy zatem. Tom Hilde, 223,5 metra. Vikersund tutaj skakał w granicach 200 metrów. Wieje,
To widać po chorągiewce. Dziękuję Norwegii, Mika, za te lata spędzone. Przywrócił im znowu wielkość w skokach. Po 5 latach przerwy, kiedy przyszedł Sigurd Petersen Trondheim, wygrał konkurs Pucharu Świata, a później mnóstwo medali, łącznie ze złotym medalem Larsa Pysztela na igrzyskach Pradze-Lato. Tom Hilde. Niziutko. Niziutko, ale wydaje mi się, że teraz są warunki, w których bardzo ciężko jest skoczyć. Ten zabieg opuszczenia belki właściwie pozbawia ich możliwości, żeby polecieć dalej. 13. belka, a na progu Tom Hilde zaledwie 101,6. Wszyscy Norwegowie dzisiaj mają najgorsze rezultaty, jeśli chodzi o prędkość na progu. I daleka 17. pozycja Toma Hilde. Adam Małysz. No i czego mu życzyć? Życzyć symbolicznego lotu naszemu sportowemu, narodowemu orłowi. Leć, Adam, w tej dla ciebie niech będzie błogiej chwili. Niczym ptak startowany ciupagą, zamień się w małego, wielkiego człowieka i niech będzie to niezapomniany lot dla ciebie, dla nas. Lot ku historii, którą tworzyłeś przez kilkanaście lat. No, chciałoby się, by tak leciał bez końca, ale czekają Robert Mateja, Grzegorz Sobczyk, no i zobaczymy. Nie ma w tej chwili warunków, radził sobie we wszystkich możliwych warunkach i niech sobie po prostu teraz sprawi radość. Adam Małysz, pożegnanie z karierą, być może ostatni skok w karierze. Adam w powietrzu, dokąd to leci? Niesamowite! Pięknie, ależ jesteś wielki, Adam! To po prostu coś wspaniałego, 216 metrów i będzie miał odjęte 7,6 punktu, czapki z głów, radość, zdjął tę czapkę, Łukasz Kruczek, cała drużyna przy nim, piękny skok. Ale jeszcze więcej, niestety będzie miał odjęte 13,6 noty, jak przystało dla wielkiego orła skoków światowych, dla wielkiej postaci. Tak, kochamy cię, Adam, kochaliśmy cię tyle lat i teraz ile to wszystko da nam łącznie w nocie, nieważne zresztą, najważniejsze jest to, że pokazał w każdych warunkach był mistrzem, niezapomnianym, fantastycznym. Pięknie poleciał, by sobie zapewnić, tak jak mówiłem, miejsce w historii. Adam Małysz kończy karierę. Ale jak pięknie, jak odważnie, w jego stylu. I teraz, czy będzie to symboliczne przekazanie pokoleniowe Kamila i Adama? Kamil prowadzi 215,5 metra, kraniec drugi, Adam Małysz jest na miejscu trzecim w tej chwili. I pozostaje jeszcze Koffler, Amann i Morgenstern. Andreasa Kofflera, no nie posądzałbym o to, że może tutaj rywalizować, a Simon Amann to nic państwu nie trzeba tłumaczyć. Czterokrotny mistrz olimpijski, mistrz świata w lotach. I na tym poprzestanę. Thomas Morgenstern, mistrz olimpijski, mistrz świata. To są te, a teraz fantastyczny tłum w Planicy. Dziękuję. Maybe some words in Polish for the Polish fans. I jeszcze parę słów. Zawsze byliście ze mną. Cieszę się, że przyjechaliście również do Planicy, bo to jest coś wspaniałego, latać na stoczni. Po raz ostatni pewnie odbawiam ten skok tutaj, ale myślę, że było warto. Dziękuję wam wszystkim. Ale
Adam Małysz na miejscu trzecim. Prowadzi w tej przerywanej serii pełnej emocji Kamil Stoch. Ja myślę, że przez lata mieli Państwo razem z Adamem te wspaniałe chwile, kiedy się wzbijaliśmy do lotu, stając się wszyscy spadkobiercami tego mitu Ikara Dedala, marzenia człowieka o locie podobnym do ptaka. Zresztą stąd chyba taka wielka magia skoków, ta nieprawdopodobna popularność Adama. Każdy z nas marzył o tym, żeby raz w życiu chociaż polecieć parę metrów. Szukamy tych niezwykłych doznań, które zwiększają naszą dozę człowieczeństwa, naszą wiedzę o nas samych. Andras Kofler za moment, później Simon Amann, Thomas Morgenstern i będziemy chyba wszystko wiedzieć. Wydaje mi się, że w drugiej serii muszą być dekoracje, które przecież będą transmitowane. Czekamy na skok Kofflera. Adam Małysz jest Bartoszem Hellerem. Adamie, wciąż nie wiemy oficjalnie, czy był to ostatni skok w twojej karierze, czy nie, ale jeżeli był, no to fenomenalny. Skok marzenie. Nie, było fajnie naprawdę, kurczę, ale tak było ciężko u góry, bo cały czas trzymano nas tam, więc nogi bolą jednak przy tym czekaniu i dlatego jest ciężko, ale się opłacało. No, powiem jeszcze jedno, że skakałem dzisiaj na całkiem nowych nartach, więc to też jest kolejne. Właśnie, pokaż je. Na jednej widzę dedykację dla małżonki, może Adamie odwróć, a na drugiej dla Hanu Lepisto. A tu jest z dołu, jest specjalnie zrobione przez Fischera, a tutaj jest, to jest moje dzieło. Adamie, zaraz wrócimy do rozmowy, popatrzmy na skok Andreasa Kofflera. Andreas Koffler, no, przypominamy o tych 27 punktach, Adam jest trzeci. Jeżeli Kofler skoczy słabiej niż może, bo może daleko skoczyć, rekord ustanowił tutaj już na miejscu w Planicy 216,5 metra i znowu zsiada z belki. A tak warto powiedzieć, że kocha Izę, kocha Hanu Lepisto, którego nazywał dziadkiem kiedyś, mówił o Apoloniuszu Tainerze jak o ojcu. Trafił na znakomitych ludzi w swojej karierze, którzy mu bardzo pomogli. Ale wróćmy do Bartosza Hellera i Adama Małysza. Właśnie, Adamie, wracamy do rozmowy i teraz już możemy oficjalnie pokazać. Na jednej narcie dedykacja dla małżonki, bardzo proszę, na drugiej dla Hanu Lepisto. No dokładnie, to jest taki ostatni skok. Każdy zawsze coś na koniec sezonu wymyśla. No ja myślę, że szkoda, że Hanu z nami nie ma, więc trzeba jakoś tam... Chłopaki machali jeszcze flagą, która była też dla Hanu specjalnie przygotowana. I znowu muszę ci przerwać, bo już jest Andreas Kofler w powietrzu, Włodku. Andreas Kofler i może być zupełnie nieudany skok. Zupełnie nieudany skok. I to może spowodować, że dzisiaj w generalnej klasyfikacji zobaczymy na trzecim miejscu Adama Małysza. 163 metry. Jak to skomentuje Adam? Adamie, wygląda na to, że to trzecie miejsce w Pucharze Świata w tym momencie staje się faktem dla ciebie. O, jeszcze zostało dwóch zawodników u góry, bądźmy szczerzy. Poza tym no, jeszcze jest druga seria, jeszcze nie została odwołana. Prawdopodobnie będzie ciężko ją przeprowadzić, ale jak będzie, to idziemy i latamy dalej. Okej, wrócimy jeszcze do rozmowy. Ponownie wracamy do Włodzimierza Szaranowicza. Na razie pozostaje dwójka, która może zagrozić pozycji Kamila Stocha i Adama Małysza. Polacy na miejscu pierwszym i trzecim. Kamil 215,5 metra w warunkach, kiedy było wiecznie z tyłu. Adam Małysz 216 metrów. I teraz Simon Amann, co zrobi mistrz świata w lotach z Planicy zeszłego roku? Czy będzie w stanie polecieć daleko? Nie jest. W takim razie blisko Kamil Stoch. Jeżeli będzie jedna seria, jest na pewno na podium. Adam jest tuż. Pozostaje Thomas Morgenstern, ale Morgi jest, proszę Państwa, najlepszym zawodnikiem tego sezonu. 183 metry. Simon Amann w wąsach. No, jednak
trzeba oddać, że dzisiaj w tych niezwykle ekstremalnych warunkach obydwaj nasi skoczkowie zrobili więcej niż można było. Kamil Stok 215,5 metra przy wietrze z tyłu, wiejącym z prędkością pół metra, i Adam Małysz 216, ale miał dobry wiatr i to na szczęście wykorzystał. Czekamy teraz na Tomasa Morgensterna. Tylko on, a później decyzja jury i będzie wszystko jasne. Czy druga seria się odbędzie? Z 13 belki skaczą. Zatem ma 3,4 punktu, a trzeba skoczyć daleko. 218 metrów. Czy jest w stanie? Jest. Wyszedł wysoko, wysoko i poleci daleko. Poleci nie tak daleko. 200 metrów wydaje mi się. Opadły mu ręce z wrażenia. 201. I to jest chyba informacja, która za chwilę spowoduje, że będzie euforia w polskich domach. Euforia w polskich domach takiego zakończenia sezonu. Mogliśmy sobie życzyć, mogliśmy marzyć właściwie, nie życzyć. Teraz minus 6,8 przy tej odległości. 201 metrów Tomasa Morgensterna. Wszystko patrzy tak. Andras Kofler, co się stało? On będzie bardzo, bardzo daleko i dzisiaj przegrał trzecie miejsce na podium, a to zwycięzca całego sezonu, mistrz świata Tomas Morgenstern na miejscu siódmym, Freund na miejscu szóstym, ale to nie ma znaczenia. Teraz kluczowa będzie decyzja, którą podejmie jury. Kamil Stok jest na razie pierwszy, Robert Kraniec drugi, Adam Małys trzeci, Schlierenzauer czwarty, Bardal. To państwo w tej chwili będą widzieli. Severin Freund, później Tomas Morgenstern, ale ze stratą 26,5 punktu. Jak będzie druga seria, wierzę w Kamila, wierzę w Adama. To jest po prostu dzisiaj ich dzień. Dzień, który miał napawać nas smutkiem, a kończy się wielką radością. Czasami tak to jest w życiu, że jest nieco nostalgicznie, ale zarazem przecież życie trwa, będzie nowe życie po życiu Adama Małysza, ale muszą jego następcy teraz pokazać, że stworzył coś trwałego. Niech rosną te skocznie w centrum Wisły, a tam jest przecież Jan Szturc, wujek Adama, który kiedyś wyrwał tego chłopaka i pokazał światu. A później zobaczymy, kto, czy Wisła, czy Zakopane, czy Szczyrk. Niech wszyscy teraz, mając skocznie, dają nam wielkie postaci w skokach. I popatrzmy na Adama Małysza. Jest na razie trzeci i nie mam jeszcze informacji, że będzie druga seria. 11.50 ponoć ma być. Zobaczymy, jak będzie z wiatrem. To jest na razie trzeci po pierwszej serii Adam Małysz. Robert Kraniec skoczył najdalej, 224,5 metra. Trafił na dobry wiatr, chociaż Adam miał jeszcze lepszy. I Kamil Stoch za moment. Ten skok jeszcze pokażemy państwu. Później szybko przeniesiemy się do studia, by cieszyć się tym, co się dzieje. Chociaż nasi zawodnicy muszą pojechać na górę, skoro jest decyzja o drugiej serii, ale słyszeliśmy. Druga seria, trzeba skakać. To nie jest nic nowego. Oto lider po pierwszej serii, Kamil Stoch. Witamy z Planicy, chociaż Adam Małysz kończy dzisiaj karierę, rozstaje się z Pucharem Świata. Mówi, to są moje ostatnie skoki narciarskie.
to dla nas jest to bardzo radosna niedziela, dlatego że w tej chwili po pierwszej serii konkursu kończącego ten sezon mamy dwóch Polaków na podium. Mamy Kamila Stocha na najwyższym stopniu tego podium i Adama Małysza na stopniu numer 3. No i wszystkie cele zostały osiągnięte, a nawet więcej niż zakładaliśmy, bo Adam Małysz jest też trzecim zawodnikiem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a Polacy są trzecią drużyną tego sezonu. Zobaczmy raz jeszcze na skok Adama Małysza. Czy ostatni? Jak na razie organizatorzy zawodów utrzymują, że nie, że będziemy mieć jeszcze serię finałową, ale my chyba wszyscy krzyczymy w tym momencie, tym razem dziękujemy za finałową serię. No oczywiście, to właśnie jest to. Marzenia się spełniają. Jeszcze raz taką przyjemną niespodziankę sprawił nam Adam. Kamil rewelacyjnie, prawda? I no cóż, dobrze byłoby, żeby już to było po zawodach, prawda? Ale z drugiej strony nasi zawodnicy skaczą bardzo równo i stabilnie, więc nie mamy się co za bardzo obawiać drugiej serii. Tym bardziej, że w tej stawce o te czołowe 4 czy 5 pierwszych miejsc to właściwie jest w tej chwili 6 zawodników, bo reszta już ma takie straty, że trudno tutaj zakładać, żeby mogli się włączyć. ...216 metrów Adama Małysza, 215,5 metra Kamila Stocha. I mamy dla Państwa radosną informację. Konkurs indywidualny, ostatni w sezonie 2010-2011, zakończył się po pierwszej serii, a zatem dwóch Polaków na podium. Mamy trzecią drużynę tego sezonu, mamy trzeciego zawodnika, jeśli chodzi o klasyfikację generalną indywidualnej rywalizacji. Adam Małysz we wspaniały sposób rozstaje się ze skokami narciarskimi. No moje gratulacje, panie prezesie, naprawdę wielkie zwieńczenie sezonu Pucharu Świata, kariery Adama Małysza. No, te kilki, skakuje na podium, na finał swojej przygody do tego wszystkiego właśnie osiągamy te cele, które tu zamierzaliśmy. Dała nam szansę pogoda, czyli świetnie dwóch przygotowanych zawodników wykorzystało to, że skaczą bezkompromisowo. No i zrobili te cele, które trzeba było tutaj zrobić, te trzecie miejsca, prawda, w generalnej klasyfikacji i tak dalej. No, natomiast mamy też symboliczną zmianę warty, bo mnie to bardzo cieszy. Trzecie zwycięstwo Kamila Stocha w Pucharze Świata. Tu w planicy, w takiej scenerii, w tej scenerii tych pożegnań, bo to nie tylko Adam Małysz, ale również kilku innych znakomitych zawodników zakończyło swoją karierę. Mika Kojonkowski, już go tam nie zobaczymy na tej wieży trenerskiej. No dużo, dużo się tutaj podziało, ale chyba najwspanialsze jest to, że dzisiaj tu usłyszymy Mazurka Dąbrowskiego. Kamil Stoch, zwycięzcą ostatniego konkursu w sezonie indywidualnej rywalizacji na drugiej największej skoczni świata, na słoweńskiej Letalnicy. Adam Małysz na trzecim miejscu. To jest symbol, wszyscy chyba chcemy wierzyć, że to jest wspaniały symbol i doskonały znak na kolejne sezony, w których Kamil Stoch, do niczego go nie przymuszamy, niczego mu nie narzucamy, ale mamy nadzieję, że będzie tym nowym liderem polskiej reprezentacji skoczków narciarskich. Bardzo na pewno wszyscy w to wierzymy. Od dawna dojrzewał do takiej roli w taki zupełnie naturalny sposób. To nie znaczy, że będzie obciążony szczególnymi obowiązkami. Po prostu będzie liderem grupy, bo każda grupa dopiero wtedy jest pełnowartościowa, jak ma swojego lidera. Może być mocna grupa, jak nie ma lidera, jest taka troszeczkę nijaka, prawda? Myślę, że Kamil do tego dojrzał. Tak jak Adam Małysz, mając 23 lata, zaczął kosmicznie skakać, tak Kamil Stoch w tym roku zaczął skakać jeszcze nie kosmicznie, ale doskonale, bardzo dobrze. I myślę, że w tej chwili ta stabilizacja już będzie się trzymała kilka lat. Będziemy mieli takiego zawodnika, z którego będzie wielka pociecha. Proszę zobaczyć, mamy to ujęcie z kamery, z naszej kamery, która zainstalowana jest w tym miasteczku skoczków narciarskich. Pokazuje obraz z naszego boksu, z naszego domku, gdzie przygotowują się zawodnicy i Adam Małysz do dekoracji, do wielkiego finału, do zwieńczenia tych zimowych miesięcy, w których po raz kolejny przeżywaliśmy radość za sprawą Adama Małysza. Radość, do której dołożył się Kamil Stoch swoimi zwycięstwami. Najpierw w Zakopanem, gdzie też to było symboliczne. Wygrywa Małysz, później Kamil Stoch po upadku Adama Małysza. No i Kamil Stoch, który dzisiaj dorzuca swoje trzecie zwycięstwo pucharowe w sezonie, trzecie w karierze. I Adam Małysz, który przygodę, wspaniałą przygodę, wielkie marzenie, cudowny czas kończy też na podium zawodów Pucharu Świata. Naprawdę trudno uwierzyć jest w tak piękny scenariusz, który spełnia się na naszych oczach po raz kolejny na przestrzeni tych ostatnich 10 lat, które każdy rok miał w sobie jakąś magię.
Tak, parę razy te scenariusze nam się nie spełniały, zwłaszcza z Oslo. Tam liczyliśmy na więcej, ale jeżeli to miałoby być kosztem tego, co się dzieje teraz, to bardzo dobrze, bo to są naprawdę piękne chwile. Jest zakończenie sezonu i to tak wspaniałe zakończenie sezonu. Adam Małysz przecież musiał kiedyś karierę zakończyć. Wybrał ten moment. My to musimy uszanować, bo on to zrobił w sposób zdecydowany. On się nie wahał. Gdyby się wahał, może byśmy starali przekonać, żeby jednak może jeszcze poskakał dalej, ale nie, on podjął taką decyzję, trzeba to uszanować. Natomiast to, co się dzieje właśnie, że mamy następcę Zakopanem, proszę popatrzeć, on upada, prawda, wydaje się, że już mamy po dobrym wyniku i nagle Kamil Stok wygrywa, stary mistrz wygrywa, upada, doznaje kontuzji, młody mistrz wygrywa. To jest wspaniała symbolika i myślę, że to jest tylko potwierdzenie tego, że tak się właśnie dzieje. Góral z Wisły, Adam Małysz. Gratulacje od żony, od córki. Adam Małysz, który będzie zmierzał na podium. Dzisiaj trzykrotnie będziemy oglądać Polaków na podium Pucharu Świata. Przypomnę te cele, które miały być spełnione, miały być osiągnięte, stały się rzeczywistością. Polacy są trzecią drużyną, trzecim zespołem w klasyfikacji Pucharu Narodów, w klasyfikacji całego sezonu. To będzie jedno podium. Mamy Adama Małysza po raz piąty na finał Pucharu Świata na podium jako trzeci zawodnik. Dzisiaj Andreas Kofler nie zdołał utrzymać tej przewagi nad Adamem Małyszem. Adam Małysz dzisiaj po tym pięknym skoku, przypomnijmy 216 metrów, sprawił, że piąty raz stanie na finałowym podium Pucharu Świata. No i w końcu będziemy na tym trzecim podium oglądać dwóch Polaków. Kamila Stocha na najwyższym stopniu i Adama Małysza, tego, który dzisiaj był trzeci. Przedzielił ich Robert Kraniec, a zatem wielka feta tutaj pod letalnicą w Planicy. Słoweńcy i Polacy to są bohaterowie, właściwie Polacy i Słoweńcy i Słoweniec to są bohaterowie tego dnia, ostatniej niedzieli sezonu. Proszę spojrzeć raz jeszcze, prezentacja nam. I podpowiem jeszcze raz, że wysłuchamy tutaj Mazurka Dąbrowskiego dzisiaj. Myślę, że Słoweńcy tak. Nie zapomną o tym. I pewnie wielu z nas, kibiców Adama Małysza, tych, którzy byli z nim na przestrzeni tych lat, łzy będą cisnęły się do oczu. Proszę spojrzeć, zmierzają już wszyscy na podium. Podium sezonu 2010-2011, który jest ostatnim sezonem w karierze Adama Małysza. Czekają nas jeszcze beneficowe zawody w Zakopanem 26 marca od 16. Mamy nadzieję być z Państwem na antenie programu Pierwszego Telewizji Polskiej. Zresztą to święto będzie świętem też dla nas, dla dziennikarzy telewizyjnych, dla Telewizji Polskiej. Od wczesnych godzin porannych będziemy w Zakopanem, będzie kawa czy herbata, będą kolejne programy, spotkania z Adamem Małyszem. Przypominanie tych jego sukcesów dzisiaj też będziemy się starali tutaj w Planicy ściągnąć do naszego studia Adama Małysza i powspominać z nim, poprzypominać jemu te jego najpiękniejsze momenty, bo przecież było ich na przestrzeni tych lat bardzo dużo. Było bardzo dużo tych wspaniałych momentów. Były trudne chwile, z którymi udało nam się poradzić. Adam opadał, wznosił się, prawda? Ale taką karierę, jak on miał, 10 medali zdobytych w tych najważniejszych imprezach, 6 mistrzostwach świata i 4 olimpijskie, no to jest dorobek doskonały. Myślę, że plasujący go w gronie trzech najwybitniejszych skoczków trzech czasów, bo tak ja osobiście oceniam, patrząc na to nawet obiektywnie, nawet nie sercem, ale obiektywnie. Powiedzmy też o tym, nawiązując do tych dzisiejszych wydarzeń, które mamy świeżo w pamięci, do jednej serii konkursu indywidualnego, finalnego konkursu sezonu. Trzeba było dzisiaj wykazać się ogromną odwagą i determinacją, bo te warunki były bardzo zmienne, bardzo trudne i ten, kto zaryzykował, ten, kto postawił wszystko na jedną kartę, ten był zwycięzcą, ten dzisiaj wskakiwał na podium, a mamy dwóch Polaków na podium. Tak trzeba było skakać, bez żadnych oporów, prawda? Przecież oni tam widzieli, jechali na końcu, widzieli, że przed nimi ci skoczkowie, niektórzy bardzo dobrzy, lądują tam gdzieś daleko, niedaleko za bólą, prawda? Ponieważ zawodnik z góry to widzi, po torze lotu, on tam widzi, jak zawodnik, czy on odlatuje tam, odszybowuje wręcz tam daleko, czy on po prostu zaraz za tą bólą znika, więc będzie na pewno krótki skok. I takich krótkich skoków tutaj było sporo. Natomiast właśnie takie trudne warunki były szansą dla naszych zawodników, dla Małysza i Stocha, że odrobią tą stratę do Niemców, a dla Małysza, że odrobi stratę do Kofflera. I udało się to znakomicie zrobić. I to już jest dokonane. To się już nie odwróci. To już jest. To, co właściwie można było przed tym konkursem umieścić w sferze marzeń, to się stało. A ja sobie tak po cichu marzyłem, a udało się znowu.
Po cichu pan sobie marzył, pan panie Apoloniuszu nam opowiadał o tych marzeniach, ale... później przekazaliśmy w świat te marzenia. I marzenia stały się rzeczywistością. To jest najpiękniejszy możliwy scenariusz, który mogliśmy zakładać na ten konkurs, na finał sezonu Pucharu Świata, na finał kariery Adama Małysza. Mamy mistrza, mistrza, który odchodzi, mistrza, który rozstaje się ze sportem, ze skokami narciarskimi i mamy młodego lidera, który mówi: będę też starał się nawiązać do tych sukcesów mojego mistrza. Tak jest, bo dla Kamila Stocha Adam Małysz też był mistrzem. Wracamy do Włodzimierza Szaranowicza. Za moment dekoracje zwycięzców dzisiejszego konkursu i całego sezonu. Skoczkom kibicuje Grupa Lotos, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Proszę państwa, warto marzyć, bo wiara jest także niezwykle ważnym elementem naszego życia. 17 lat startował Adam Małysz, by w tym ostatnim sezonie, w ostatnim starcie być trzeci w rywalizacji z najlepszymi skoczkami świata, a tu czwarte miejsce wśród najlepszych lotników w tym sezonie. Będzie trzeci w generalnej klasyfikacji, piąty raz na podium. A więc jakaś niesamowita historia się zapisała w polskim sporcie. Takich przykładów mieliśmy oczywiście wcześniej kilka, ale ten jest szczególny. Miałem w swojej karierze okazję towarzyszyć wielkiej karierze Roberta Korzeniowskiego, wielkiej karierze Adama Małysza. Klasyfikacja Pucharu Świata to jest potwierdzenie. Adam Małysz na miejscu trzecim, Kofler czwarty. I Kamil Stoch pozostaje na miejscu 10. Zatem rozpocznie przyszły sezon w Kusamo bez kwalifikacji. To też jest osiągnięcie niezwykle ważne. Kamil dziś w Planicy na najwyższym podium po raz pierwszy wygrywa loty w sezonie, w którym tak znakomicie mu się układało Zakopane. W tym niesamowitym, symbolicznym konkursie Adam się przewraca, Kamil wygrywa. Właściwie myślimy sobie, to niesamowite, bo przecież takiego scenariusza nie napisałby nikt, napisało życie. Dzisiaj pożegnanie i też jest jakiś rodzaj przekazania tego wszystkiego, co stworzył swoją karierą, swoimi skokami Adam Małysz Kamilowi. Kamil, trzecie zwycięstwo w tym sezonie, to jest jego ogromne osiągnięcie i dobrze się stało, że tak właśnie wyskoczył po tylu latach, kiedy ciągle wypominano mu, że przecież miał być talentem, że był talentem. Przypominano te jego młodzieńczo odważne próby na wielkiej kroki, kiedy jako 12-latek skakał, latał prawie 130 metrów. Dzisiaj żegnamy wybitnego sportowca. Adam za chwilę stanie na podium po raz 15 w swojej karierze w lotach narciarskich. 6 razy wygrywał, 4 razy był drugi, 5 razy na miejscu trzecim. To jest oczywiście jakiś ułamek jego fantastycznej kariery. 92 razy na podium, 39 zwycięstw. Marzyliśmy o tym 40. symbolicznym. Ono jest dzisiaj polskie i jest też w jakiś sposób, jak mówiłem, symbolicznym przekazaniem sztafety pokoleń w naszych skokach, które miały tylu wybitnych zawodników, począwszy od dziadka Stanisława Marusarza, poprzez Wojtka Fortunę, mistrza olimpijskiego, po Adama Małysza, ale byli tacy, którzy byli blisko, nie potrafili sięgnąć tej wielkości, która stała się udziałem. Kitos Hanu, dziękuję Hanu Lepisto za to, że rzeczywiście w tych ostatnich latach pozwolił mu skakać na najwyższym poziomie. Ten skromny człowiek, który okazuje się wszystko głęboko przeżywał do tego stopnia, że w Helsinkach uległ jakiemuś chwilowemu zasłabnięciu. Miejmy nadzieję, że wróci szybko Hanu do zdrowia. 10 medali Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich. Zwyciężał prawie na wszystkich skoczniach świata. Bił rekordy wielu z nich.
My podążaliśmy ponad dekadę za nim wiernie, ciesząc się, bo mieliśmy swoje chwile wielkiego szczęścia zawodowego, swoje chwile prostego uniesienia sportowego, które stały się udziałem wszystkich Państwa. Adam Małysz na miejscu trzecim na pożegnanie kariery. Piękny był dzisiaj ten jego lot ku nowemu życiu, ale zarazem z postawieniem takiego mocnego akcentu na to, co robił przez 17 lat. Na drugim miejscu Robert Kraniec. Tak, tak się żegna wielkiego mistrza. Piękne zachowanie. Pamiętają Państwo Sapporo, jak Simon Amann i Thomas Morgenstern wzięli na ramiona Adama Małysza. I kolejny góral z Zakopanego zastępuje tego wspaniałego górala z Wisły, Kamil Stoch. Dzisiaj w wielkiej euforii. Wczoraj był zły. Powiedziałem, jeszcze będziesz miał czas. Jeszcze powiedział, nie mam czasu. Jestem w formie, chcę wygrywać. No to jest zapowiedź tego, że rzeczywiście będziemy mieli teraz twardego zmiennika Adama Małysza. Zwycięstwo w Planicy, w której Adam Małysz też zwyciężał trzykrotnie w 2007 roku, no, zapisując pewnie niepowtarzalną rzecz w historii Velikanki. Wcześniej w 2002 roku, dwa razy w Charkowie, w Kulm w 2005 roku, tam gdzie zwyciężał przed dwoma laty Robert Kraniec. Dziś skoczył najdalej 224, ale biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, jakie dziś składają się na rezultat w skoku, zwycięstwo Kamila Stocha, Robert Kraniec drugi, Adam Małysz na miejscu trzecim. Pamiętam, jak w 1995 roku przyszły pierwsze informacje. Wydawało się, że no jest nareszcie jakiś młodzieniec, 17-letni, który chce, 18 lat miał wtedy, w Innsbrucku, w Oslo, Falun, to było po Mistrzostwach Świata w Thunder Bay, na których zajmował 10., 11. miejsce. No, cieszyliśmy się wtedy w Kanadzie, że pojawia się w końcu talent, a w następnym roku na zakończenie sezonu zwycięstwo w Oslo, tyle że wcześniej było jeszcze drugie miejsce Iron Mountain, drugie miejsce Falun, trzecie w Lahti. To nie był przypadek, to była zapowiedź czegoś szczególnego. I Hakuba w próbie przedolimpijskiej, Sapporo, dwie wygrane i ta moja rozmowa z nim, kiedy staliśmy w Hakubie i zrezygnowany Adam mówił, nie mam co dalej szukać w tym sporcie, muszę coś nowego robić w życiu. Wydawało nam się to niemożliwe i na szczęście stało się niemożliwe. Pojawił się twardy, sprytny Czech, Mikeska, Paweł Mikeska, który namówił Adama do tego, by podjął ciężki trening i przekonał do ciężkiej pracy. A dzisiaj także stoi na podium, który kocha ciężką pracę, Kamil Stoch. Sobie to wyobrażali, dwaj Polacy na podium. Piękne, piękne zwieńczenie kariery Adama. I piękne skoki, loty. Jeden, ale za to jakże ważny Kamila Stocha. To w nagrodę. Za to wszystko, co zrobił dzisiaj, życie napisało niepowtarzalny scenariusz z dwoma naszymi w roli głównej. I teraz znowu góralne dziękujemy, jest za co, za tych kilkanaście lat wspaniałej kariery. No i miejmy nadzieję, że te skoki będą trwały jako
jedna z ważnych polskich tradycji i dyscyplin, która się broni ciągle odważnie. Stworzono program dla młodzieży Lotos Cup, młodych talentów. Szukamy następców mistrza i miejmy nadzieję, że Kamil jest pierwszym, który się pojawił, bo ci młodsi muszą zacząć w szybkim czasie dochodzić. Ale dzisiaj jest pięknie i gratulacje dla prezesa Apoloniusza Tainera. Gratulacje zostały przekazane dla Apoloniusza Tainera, a my już myślimy o tym. I pewnie Polski Związek Narciarski też myśli o tym, jak wykorzystać osobę Adama Małysza, już kiedy zakończył karierę. Jakie miejsce w Polskim Związku Narciarskim i w polskich skokach narciarskich stworzyć dla naszego mistrza? No, umówiliśmy się z Adamem, że po zakończeniu sezonu porozmawiamy o tym, także ja bardzo bym, i znowu marzę, żeby Adama utrzymać blisko szkolenia, blisko skoków narciarskich, również blisko Polskiego Związku Narciarskiego. Adam posiada wiele talentów, nie tylko ten sportowy, organizacyjny, również marketingowy, sporo ma doświadczenia i z tego doświadczenia będziemy chcieli skorzystać. Natomiast to wszystko musi się stać dopiero jak to omówimy, bo przecież Adam ma na pewno jakieś swoje plany, których jeszcze nikomu nie mówił, a za dużo nie można było o tym mówić, bo już tutaj były takie przejawy, że się troszkę dekoncentrował, prawda, a musiał wrócić po 3 dniach skakania, znowu wrócił na swoje super skakanie i dlatego nie obawiałem się nawet tej drugiej serii. Oglądamy klasyfikację generalną i jej zwieńczenie w postaci podium najlepszych lotników tego sezonu. Klasyfikacja generalna w lotach za sezon 2010-2011. Gregor Schlierenzauer jest zwycięzcą, ale Adam Małysz na 4. miejscu. Warto wspomnieć przy okazji zwieńczenia kariery Adama Małysza, przy okazji tych finalnych zawodów w lotach, że Adam Małysz, nie wskazywany jako jeden z faworytów, jeśli chodzi o tę grupę najlepszych lotniarzy, no to jest jednak zawodnikiem, który 14 razy stawał na podium zawodów Pucharu Świata w lotach narciarskich. No nikomu takiej liczby miejsc na podium nie udało się zgromadzić. No proszę, to się czegoś znowu dowiedziałem, bo ja tego nie liczę, ale rzeczywiście mówiło się, że niby nie jest lotnikiem, ale przecież kilka razy nie tylko był na podium, ale zwyciężał, prawda? Czyli wtedy, kiedy był w najwyższej formie, wtedy, kiedy wszystko mu wychodziło, wtedy i wygrywał na skoczniach mamucich. No to oczywiście, że tak. I zawsze mówił, że to długie skakanie to go cieszy, a jak go zapytałem o ten najdłuższy skok w Vikersund, gdzie skoczył 230,5 metra, to mówił, że był w euforii. Posłuchajmy rozmowy Bartosza Hellera z Heinzem Kutinem. Wczoraj rozmawiał z austriackim szkoleniowcem obecnie, Bartosz Heller. Zwycięstwo w letniej Grand Prix 2004 i 2 triumfy w Zakopanem to sukcesy Adama Małysza pod wodzą Heinza Kutina. Well, Heinz, what did you think? Jak pan przyjął informację, że Adam Małysz kończy karierę? Zawsze miałem wrażenie, że zrobi to raz, a dobrze. Mimo to, kiedy w Oslo dowiedziałem się, że kończy karierę, byłem zaskoczony. Jestem bardzo dumny, że za tydzień będę mógł się pojawić na jego pożegnaniu w Zakopanem i bawić się wraz z nim. Jak wspomina pan współpracę z Adamem? To była przede wszystkim wielka przyjemność, tak samo jak teraz z Morgensternem. Pracując z takimi skoczkami, uczysz się cały czas. Dla trenera to bezcenne. Oni są prawdziwymi profesjonalistami. Trenowanie tej klasy zawodników to wspaniała sprawa. Do zobaczenia w Zakopanem. Do zobaczenia. Dziękuję. Tyle Heinz Kutin, który wraz z Tomasem Morgensternem zawita na benefis Adama Małysza do Zakopanego. Tak, a ta rozmowa Bartosza Hellera z Heinzem Kutinem jest też nawiązaniem do tematu trenerów Adama Małysza. Tych, którzy dołożyli swój kamyczek do tych wielkich sukcesów, do dekady sukcesów Adama Małysza. Heinz Kutin, młody szkoleniowiec, też był tym człowiekiem, który był blisko Adama Małysza, który też doprowadził do sukcesów, o których słyszeliśmy. No, moje opinie są troszkę bardziej kontrowersyjne, ale nie będę o tym mówił. Natomiast powiem, Jan Szturc, potem trener Paweł Mikeska, potem ja prowadziłem przez 5 lat z Piotrem Pijasem, tutaj trzeba powiedzieć, Heinz Kutin, Hannu Lepisto i przez 5 roku Łukasz Kruczek. To wszyscy trenerzy, będziemy o tym rozmawiać jeszcze z Adamem Małyszem, ale na razie Adam Małysz, proszę spojrzeć na podium klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich 2010-2011, Włodzimierz Szaranowicz. No i kolejny piękny obrazek. Siuraman, 4-krotny mistrz olimpijski, ten, który zawsze był przed Adamem.
trzykrotnie. Adam był przecież wicemistrzem olimpijskim i zawsze przed nim był Simon Amann, a raz, kiedy Adam był na miejscu trzecim, jeszcze rozdzielił ich Sven Hannawald. Teraz najlepszy w tym sezonie, nie po raz pierwszy, Thomas Morgenstern. Trzeba mu oddać, że to był sezon Thomasa Morgensterna. Aż 16 razy na podium, 7 razy wygrywał, 8 razy drugi, raz trzeci. To jest taki sezon, który pokazuje moc trwania od początku do końca, od drugiego miejsca w Kusamo aż do tego przedostatniego konkursu, gdzie był drugi, i to z niewielką stratą za Gregorem Schlierenzauerem. Amann jak zwykle równy, zaskakujący wtedy, kiedy trzeba, a przede wszystkim fantastyczny sportowiec. W sensie ludzkim potrafi zawsze oddać każdemu z rywali to, co w danym momencie mu się należy, ale też jest świadom swojej wielkiej sportowej klasy. I Adam Małysz, który w latach 2001, 2, 3, 3 razy z rzędu jako pierwszy w historii wygrywał w generalnej klasyfikacji. Po latach po raz czwarty w 2007 roku, w 17 sezonie Pucharu Świata, jest na podium. To Państwo sobie wyobrażają 17 lat kariery sportowej, żeby w międzyczasie jeszcze sobie tak przy okazji wygrywać Puchary Świata, bić rekordy różnych skoczni, zdobywać medale Mistrzostw Świata. Ma najwięcej złotych medali indywidualnie w historii. 4 złote medale, 6 medali Mistrzostw Świata, 4 medale na Igrzyskach Olimpijskich. To jest po prostu kariera znaczona wielkimi osiągnięciami, a teraz hymn austriacki. Wesoły, piękny Mazurek Dąbrowskiego wcześniej i teraz dostojny hymn austriacki. Trójka najlepszych w tym sezonie, a przenieśmy się znowu do Bartosza Hellera. Razem ze mną Łukasz Kruszek, pełen emocji. Łukaszu, jakbym rano ci taki scenariusz na tę niedzielę przedstawił, to byś chyba nie uwierzył. Dwóch Polaków na podium Pucharu Świata. Bajecznie się wiosna rozpoczyna dla polskich skoków. Ja myślę, że jednego byśmy wybrali w ciemno, bo tutaj takie widzieliśmy, jaka będzie pogoda. Natomiast to, co się w ten sposób, jak się dzisiaj konkurs ułożył, to myślę, że nie ma bardziej wspaniałego pożegnania Adama. Jego pożegnania z Pucharem Świata, gdzie nikt, kończąc karierę, nie stał na podium. On stał na podium, awansował na trzecie miejsce w generalnej klasyfikacji Pucharu Świata. Jest na szczycie. Odchodzi w sławie, odchodzi legenda. Łukaszu, wielkie gratulacje dla ciebie, bo to musimy głośno i wyraźnie powiedzieć. Polska stanie na podium Pucharu Narodów po raz pierwszy w historii. To wielka sprawa. Na pewno wielka, choć trochę niedoceniana z takiego punktu widzenia, bo honoruje się tylko zwycięzcy Pucharu Narodów. Tam są na razie Austriacy niedoścignięci. Nam udało się stanąć na tym podium takim symbolicznym, czyli awansować się na trzecie miejsce. Myślę, że to jest dobra sprawa, natomiast no, trzeba jasno powiedzieć, to jest zasługa właśnie tych dwóch zawodników, którzy dzisiaj stali na podium. Ale na koniec zapytam, że rozumiem ten krajobraz podejściu Adama Małysza, polskich skoków. Widzisz w jasnych barwach? No, tak to dzisiaj konkurs pokazał.
było chyba takie symboliczne przekazanie pałeczki. Adam odchodzi, mamy kolejnego zwycięzcę, który w tym roku 3 razy wygrał Puchar Świata. To naprawdę dobry początek kariery dla Kamila. Tyle Łukasz Kruczek, raz jeszcze gratuluję Łukaszu. Wracamy do Włodzimierza Szaranowicza. Proszę Państwa, i teraz najlepsi w Pucharze Narodów. Austriacy, no to nie ma wątpliwości, że zdominowali światowe skoki jako zespół. Wczoraj przy okazji rywalizacji drużyn mówiłem, od 95 roku niepokonani zawsze zdobywają złote medale i to niezależnie kto startuje w tej drużynie. Mogliby pewnie wystawić niemal 2 drużyny. Thomas Morgenstern za chwilę będzie z partnerami na podium i w 3. miejsce nasz zespół. A teraz jest nasza ekipa narodowa. 3. miejsce, po raz pierwszy na podium. To było marzenie na pewno tych wszystkich najwybitniejszych polskich skoczków. Ja przypominałem dzisiaj wielokrotnie Stanisława Marusarza, dziadka legendę, wicemistrza świata z Lahti, Antoniego Łaciaka, wicemistrza świata z FIS-u z Zakopanego, Wojtka Fortuny, mistrza olimpijskiego, mistrza świata z Sapporo, z Okurajamy, Stanisława Daniela Gąsienicę, brązowego medalisty Szczypskiego Plesa 70 roku, ale też ilu znakomitych skoczków, którym się przecież to nie udało. Stanisławowi Bobakowi, który niedawno od nas odszedł, Tadeuszowi Pawlusiakowi, Józefowi Przybyle, Piotrowi Fijasowi, który tutaj bił rekordy. Proszę Państwa, nie byłem w stanie, niech mi wybaczą ci, których nie przypomniałem, ale to jest piękna tradycja, na którą dzisiaj szczęśliwie składa się to 3. miejsce na podium Polaków. Cieszmy się, dzisiaj pożegnaliśmy wielką legendę, ale stało się to najpiękniejszym z możliwych scenariuszy. Kamil Stoch zwycięzcą w Planicy, Robert Kraniec drugi, Adam Małysz 2 razy na podium w generalnej klasyfikacji i w indywidualnym występie. Niech żyją skoki, było pięknie, a my mieliśmy ponad dekadę fantastycznej przygody. Oby tak dalej. Dziękuję Państwu. Oddaję głos Maciejowi Kurzajewskiemu. Włodzimierz Szaranowicz komentował dla Państwa ten ostatni weekend sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich, zwieńczony wspaniałym polskim podium. Kamil Stoch na jego najwyższym stopniu i Adam Małysz. 3. miejsce dla naszego mistrza, który kończy karierę, kończy dzisiaj swoją profesjonalną karierę. Przypominamy o 26 marca benefis Adama Małysza w Zakopanem, ale będziemy podkreślać wielokrotnie znaczenie tego 3. miejsca polskiego zespołu, polskiej drużyny, polskich skoczków w Pucharze Narodów. Historyczny wyczyn. Historyczny wyczyn i na przestrzeni tych 10 lat ostatnich powolne wzmacnianie pozycji polskich skoków. Najpierw tylko sam Adam Małysz, ale potem powolutku koledzy go wzmacniali, coraz lepsze miejsca, coraz częściej w tej czołowej trójce. I w tej chwili 4. miejsce nas nie satysfakcjonuje. To dobrze, bo widać, że ten potencjał rośnie, dojrzewa i myślę, że za rok, za 2, nawet bez Adama Małysza, nasi zawodnicy nadal będą walczyć o miejsca w czołowej trójce. Tego od nich będziemy oczekiwać. Mozolne było to dochodzenie do tego celu, ale się udało. Powiedzmy 2 słowa, a nawet więcej o Łukaszu Kruczku, bo to jego wielka zasługa. Tak, tak. Tu trzeba powiedzieć, Łukasz Kruczek jest to zawodnik, który współpracował ze wszystkimi trenerami, których przed chwilą wymieniłem jeszcze ze mną jako, prawda, zawodnik. Także ma bardzo bogaty przekrój doświadczeń, metod i szkoleniowych. Bardzo młody trener, a już w tej chwili zaczyna to, co mu brakowało, doświadczenie, nabierać. Bardzo spokojnie, bardzo poprawnie, z pewnymi nowymi koncepcjami prowadzi ten zespół. I jest to taki sam nasz wychowanek trener, jak Adam Małysz zawodnik, prawda? Także ja tutaj liczę
że niedługo Łukasz będzie takim prawdziwym fachmanem, takim jak był Lepisto, ale takim z XXI wieku, gdzie trzeba korzystać z najnowszych osiągnięć techniki i Łukasz to świetnie robi. No właśnie, bo Łukasz Kruczek to jest szkoleniowiec z otwartą głową, który czerpie nie tylko z tej polskiej szkoły skoków narciarskich i polskiej szkoły trenerskiej, ale również ma znakomite kontakty ze szkoleniowcami innych ekip. Tak, tak. Do tego bardzo dobry organizator. Ja nie mam do niego zastrzeżeń. Cieszę się, że mamy takiego szkoleniowca, że mamy takiego trenera. Trenera właśnie na miarę XXI wieku. Bo Lepisto i ja, no chyba już zostaliśmy w tym XX wieku, ci fachmani, którzy aż tak bardzo nie korzystali z tych najnowszych osiągnięć techniki, ale może z innymi koncepcjami nam wyszło i dlatego te sukcesy były również. Proszę Państwa, Bartosz Heller obok Bartosza Hellera, zwycięzca dzisiejszego konkursu, ten, który jest najszczęśliwszy w finale całego sezonu, Kamil Stoch. Kamilu, zawsze cieszymy się, kiedy widzimy Ciebie tak szczęśliwego. Czy to był najpiękniejszy triumf z trzech w Twojej karierze? Oprócz Zakopanego zdecydowanie tak. Wielkie zwycięstwo, wspaniały skok. No rzeczywiście dzisiejszy konkurs złożył się nie tylko dla mnie, ale i również dla Adama Pomyślnie. Bardzo chciałem, żeby Adam właśnie dzisiaj takim mocnym akcentem zakończył to, co tak wiele lat wspaniale robił, prawda? To naprawdę dzisiaj bardzo mnie cieszy. Niesamowita symbolika była w tym, o czym powiedziałeś. Ty wygrałeś, a Adam na trzecim miejscu. Dwóch Polaków na podium. Wspaniały dzień. No dokładnie. Nie dość, że piękny, ponieważ jest piękna pogoda, dalekie loty, no i wspaniałe miejsca. Kamilu, ale musimy jeszcze na koniec pochwalić Was o to, o czym często zapominamy. Trzecie miejsce w Pucharze Narodów. To również wspaniała rzecz, bo nigdy Polska na podium Pucharu Narodów nie stanęła. No to rzeczywiście jest bardzo satysfakcjonujące dla nas i bardzo budujące, ponieważ wiemy, że zdobyliśmy to po trudnym, aczkolwiek szczęśliwym, jak się później okazało, dla nas sezonie i walczyliśmy do samego końca i to się udało. Po prostu odnieśliśmy to wspólnie. To był znakomity sezon, Kamilu, dla Ciebie i zakończyłeś go najlepiej, jak tylko mogłeś. Zgodzisz się? Tak, zgadzam się zupełnie. Dziękuję pięknie. Tyle Kamil Stoch. Wracamy do studia. Kamil Stoch, zwycięzca dzisiejszego konkursu. Trzy triumfy w zawodach Pucharu Świata w tym sezonie. Szanowni Państwo, rozstajemy się z widzami jedynki, ale tylko na chwilę, po to, by powrócić za kilka minut do Państwa już wspólnie z Adamem Małyszem i wspólnie z naszym mistrzem kończącym dzisiaj swoją karierę podsumować te jego najpiękniejsze momenty w tych 10 latach, zwłaszcza w ostatniej dekadzie. Apoloniusz Steiner, Maciej Kurzajewski. Kłaniamy się na chwilę, kilka Państwa zostawiamy. Bądźcie Państwo z nami nadal.